Państwa, jest godzina 17:31. Otwieram 35. posiedzenie Rady Dzielnicy Tatary. Witam gości, witam pana Jakubowskiego, prezesa Fundacji Wolności. Witam panią Martę Wcisło, dzielnicową. Panią Martę Zygmą, dzielnicową policji z Rady Komisariatu naszego, ale jest pan radny. Przy gospodarce witam pana radnego, pana Margula. Pana Bartosza Margula. Serdecznie zapraszam, proszę bardzo. Stwierdzam do protokołu, że jest nas 8 radnych. W związku z tym stanowi to kwalifikowaną większość do podejmowania uchwał. Państwo dostaliście porządek obrad. Czy do porządku obrad macie państwo jakieś uwagi? Nie słyszę, w związku z tym, kto z państwa jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Stwierdzam, że 8 radnych było za. Jest wyłożony protokół z poprzedniego zebrania. Czy kto z państwa ma uwagi do protokołu? Nie słyszę, kto z państwa jest za przyjęciem protokołu z 34. posiedzenia Rady. Stwierdzam, że 8 osób jest za przyjęciem protokołu bez zmian. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Czwarty punkt. Informacja zarządu o przebiegu głosowania na projekty zadań budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Zapraszam panie Mieczysławie do przedstawienia wyników głosowania nad zadaniami do budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Budżet obywatelski się zakończył, jak nie wiem, czy wszyscy państwo wiecie, że nie był to dobry budżet. Mieliśmy właśnie dużo uwag, szczególnie do możliwości głosowania przez naszych mieszkańców. Że budżet był dobry, że to przygotowania były. Właśnie, ale można powiedzieć przygotowania do głosowania. Że mało było udostępnione właśnie miejsc, gdzie można było oddać głos papierowo. Szczególnie, że nasi mieszkańcy w większości są osobami starszymi. A to było tylko raz w jeden dzień przez 3 godziny na Hutniczej i raz przez 3 godziny na Przyjaźni. Ale pomimo to, tak jak w regulaminie było, że były projekty zakwalifikowane, czyli takie, że pomimo to, że uzyskały małą ilość głosów, weszły do realizacji z listy właśnie do wysokości 150 tysięcy. Chociaż nasz nawet ten najmniejszy projekt M68, budowa infrastruktury w dzielnicy Tatary, zdobył 313 głosów. No i wszedł jako że uzyskał ilość głosów, pomimo to, że z tej listy mieli mniej głosów. Tylko że jeszcze mogę się odnieść do tego właśnie, że przebiegło to w ten sposób, że troszeczkę nam się nie udało, bo można by było właśnie przy lepszej promocji, żeby wszedł jeszcze drugi projekt M70. A ilością głosów zabrakło nam 40 parę głosów, żeby też i drugi projekt jakoś tak uzyskał w miarę możliwości ilość oddanych głosów. No, uczymy się, może na drugi rok będzie lepiej, w każdym razie. No, obecny dzień
wszedł tylko ten projekt właśnie do 150 tysięcy. I to by było tyle, panie Zefie. Ja tylko dodam jako ciekawostkę, że ten projekt M68 zakwalifikował się w wyniku uzyskanej ilości głosów. Nie w formie jako ten projekt gwarantowany, tylko po prostu zmieścił się w ilości projektów, które uzyskały największą ilość głosów i tą ilością głosów zakwalifikowały się do realizacji. Także to jest taka no, znaczy, czy tak, czy siak, plusik, to drobny to tak plusik, że nie było aż tak źle, bo tak jak pan Mieczysław powiedział, faktycznie niewiele brakowało nam, żeby zakwalifikować się, było do zakwalifikowania się do kwoty 300 tysięcy złotych. To ja tutaj sprostowanie, tam prezydent zmienił go na 600 tysięcy w sumie, to dofinansowanie. Ale on był zakwalifikowany, czy tak, jako mały projekt, ale zmienili do 600 tysięcy na niego, czyli no to jeszcze właśnie 300 tysięcy dołożyć. Może dodam, że duży projekt osiągnął. Mały projekt, ten duży M70 miał 226 głosów. W sumie ten zagwarantowany miał 313. Tak. A duży 489 głosów. Czyli no, po sumie widać, że nie za dużo wzięło udział w naszym głosowaniu na te projekty. Nie wiem, do czego to się złożyło. Czy rzeczywiście utrudnienie złożenia w formie papierowej. No niestety nasze społeczeństwo jest bardzo właśnie takie, że jest większość osób starszych, mają do czynienia z komputerem, bardziej tak jak można było zauważyć w poprzednich latach, bo papierowe. No nie było to nam udostępnione, no bardziej było przeciwne udostępnienie właśnie dla osób starszych. No co dużo mówić, no nikt z osób starszych nie pojedzie do domu na Kleberga czy na dworzec kolejowy, który tam właśnie są te właśnie bomby. Nie było żadnego punktu do oddawania głosów w formie papierowej tutaj u nas w dzielnicy. No właśnie tylko było jednego dnia. Ale tylko po jednym dniu. To się odbywało w bibliotece, pani kierownik biblioteki właśnie też bardzo dużo miała skarg, do niej duże pretensje były. No ale tak jak mówię, no stało się, mamy przykład i nauczkę na drugi rok, żeby coś można było bardziej wnieść, to czyli pilnować, żeby bardziej ludzie mogli mieć udostępnione te formy głosowania. No tylko dodam jeszcze, że wśród dużych projektów ten ostatni, który zakwalifikował się do realizacji, zdobył 1364 głosy. To jest spora różnica między naszym a tym ostatnim. Porównując, słuchajcie, zeszły rok bylibyśmy w stanie tyle uzyskać. Tak, no jakby była podobna formuła, tylko pytanie wtedy, co ile by inni uzyskali. Tak, to no właśnie. A formuła głosowania determinuje wyniki. Ale wiemy, słuchaj, że jesteśmy w stanie 2300 głosów. Tak, no to mamy, no to już... Kto z państwa chciałby jeszcze się w tej kwestii wypowiedzieć? Zamykam czwarty punkt. Przystępujemy do realizacji piątego punktu. Rekomendacja propozycji zmian w statucie rad dzielnicowych. Panie Zefie, przepraszam bardzo. Można? Proszę bardzo. Mam jeszcze taką propozycję, jako mamy tutaj przedstawiciela policji, bardzo bym prosił, żeby może najpierw, jeżeli taka jest możliwość, żeby pani kto ma sprawy, żeby załatwić sytuację, to pani... Nie ma uwag do propozycji pana przewodniczącego? Nie ma. Proszę bardzo, kto ma sprawy do pani dzielnicowej? Ja jestem w stałym kontakcie. Przed rozpoczęciem zebrania mieliśmy sprawy do pani dzielnicowej, które przekazaliśmy.
Także popieram zdanie pani Iwonki, że jesteśmy na bieżąco. Znaczy proszę bardzo. Ja obserwuję, panie Józefie, że od jakiegoś czasu mamy na przyjaźni jakoś ciszę. Murek nieoblegany i przy warzywniaku też nic się nie dzieje zamknięte. Także te miejsca, które były takie troszkę takie ciekawe, są teraz jakoś nie. Może jest pora. No to taka jest, że bo znikali. A może właśnie policja już tam dała im tylko to kłócić i się nie pokrywali gdzie indziej. To się dopiero wyjdzie w czasie. Dzisiaj widziałem na osiedlu przyjaźni patrol. Ja widziałem, jak szedłem do Rady Strażnika Miejskiego, oni policjanci przy szkole. Znaczy ja widuję ich dość regularnie jeżdżą. Tak, no ale pani Marta jest akurat ma inny rewier. Nie, ja na ręce pani aspiranto, że podziękowania, że coś reagują. Jeżeli pani ma ochotę z nami jeszcze zostać, to proszę bardzo. Jeżeli nie, to realizujemy zapowiadany piąty punkt. Proszę państwa, parę zdań wprowadzenia. Panie radny, z wielką, trzeba powiedzieć, zadowoleniem przyjęliśmy wolę państwa, że chcieliście państwo postanowić, że przystępujecie jako Rada Miasta do procedowania nad zmianą regulaminu statutu rad dzielnic. Od dawna toczy się wśród nas dyskusja, że ten statut no nie jest zły, ale wymaga poprawek, żebyśmy mieli zapewnioną sprawniejszą organizacją, jak i również zwiększone nieco uprawnienia. Podam tylko taki przykład jednego z tych niedociągnięć, że do porządku obrad wprowadzone jest na przykład zbycie nieruchomości przy ulicy u zbiegu Łęczyńskiej i Belgierskiej, tak zwanego dworku Grafa, z przylegającymi nieruchomościami. I trzeba powiedzieć, że czujemy taki pewien, jako rada, dyskomfort, że nikt z nas się nie zapytał o jakąś opinię, a co byście tam, może macie jakąś sugestię, co z tą nieruchomością zrobić. To jako przykład tylko po prostu. Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że postanowienia właścicieli poszczególnych nieruchomości nie podlegają ocenie, to znaczy mogą podlegać ocenie rady, ale są po prostu, nasza ocena byłaby w takim przypadku nieskuteczna. Tak samo do końca może nie być skuteczna również nasza opinia w przedmiocie zbycia majątku miasta, ale dobrze byłoby, gdyby zbywający na naszą opinię wysłuchał. Ja podaję to jako przykład. I będziemy sugerować, żeby przy zmianach statutu, żeby wprowadzić zapis, że w przypadku zbywania nieruchomości będących własnością miasta, no, zbywający, czyli właściciel, czyli prezydent, żeby zapytał o opinię Rady Dzielnicy. Oczywiście ta opinia jest tylko opinią, to my sobie z tego zdajemy sprawę, bo organem stanowiącym, wiadomo, że nie jest tu akurat Rada Dzielnicy, tylko Rada Miasta. Państwo wyrażacie zgodę na ostatecznie na zbycie, ale dobrze byłoby nas pytać. To jako przykład. Chciałbym państwa też, zresztą mówiliśmy już o tym, że pan prezes Fundacji Wolności, informowałem państwa już o tym, zrobił spotkanie przewodniczących rad i przewodniczących zarządów. To było 21, jak się nie mylę, października, w sobotę.
Była nas, trzeba powiedzieć, stosunkowo liczna reprezentacja. Byliśmy podzielani na grupy dyskusyjne, na takie dwa panele. I z tego i chciałem panu podziękować, że pan sprawnie uporał się z materią, bo w niedługim czasie po posiedzeniu wystosował pan stosowne podsumowanie z tej dyskusji i przekazał pan to na ręce prezydenta i jak rozumiem przewodniczącego rady. Także jesteśmy panu wdzięczni za, bo my od dawna czuliśmy potrzebę spotkania się w gronie przedstawicieli poszczególnych dzielnic. Jakoś tak nam, raz nam tylko to spotkanie takie wyszło, później urwał się ten łańcuszek, bo miała być, była wyznaczona dzielnica, która miała zorganizować drugie spotkanie, ale do tego drugiego spotkania już niestety dobrze. Także jeszcze raz bardzo panu dziękuję i bardzo pana proszę, gdyby pan zechciał od czasu do czasu zbierać nas, żebyśmy sobie mogli porozmawiać o sprawach, które nas nurtują. Proszę państwa, ja państwu przekazałem odbitkę tego, co ustaliliśmy w 2016 roku. W 2016 roku przyjęliśmy uchwałę numer chyba 34, jak pamiętam, z załącznikiem do tej uchwały, gdzie sprecyzowaliśmy niektóre postulaty do zmiany do statutu dzielnic. Oczywiście czas jednak pracuje, nabieramy nowych doświadczeń, w związku z tym warto byłoby te nasze propozycje uzupełnić. Również państwu przekazałem taką rekomendację, stanowisko naszej rady, które mówi o zakresie tych zmian. Jest to w formie uchwały. Ja państwu też ten projekt uchwały przepraszam. Mamy tylko stanowisko. Stanowisko jest. Tak. I macie państwo propozycję stanowiska Rady Dzielnicy w sprawie projektu zmian w statutach Rad Dzielnic. To stanowisko jest stanowiskiem ogólnym, w związku z tym, że czas na wprowadzenie zmian jest dosyć długi. Dlatego, że intencją, jak byłem na spotkaniach Komisji Rady Miasta, to intencją Rady Miasta było to, żeby przygotować propozycje do końca obecnej kadencji i żeby nowa rada, jak może się panie radny, może tak ja nie do końca zrozumiałem, to jeżeli coś mówię nie tak, to bardzo pana proszę tutaj, gdyby pan mógł to potwierdzić. Ja odebrałem tak, że propozycje mają być przygotowane do końca obecnej kadencji, a ewentualne już zmiany podjęłaby nowa Rada Miasta. I w związku z tym mamy sporo czasu na to i w związku z tym jest przygotowane stanowisko w tej kwestii, który też mówi o tym, że wyrażamy tutaj to zadowolenie, o którym wcześniej mówiłem, że i to w tym stanowisku to nie byłoby dzisiaj przyjęte w formie uchwały, tylko w formie takiego stanowiska wniosku, gdzie zobowiązalibyśmy zarząd do zorganizowania, brania udziału nas jako członków rady w spotkaniach gremiów, które będą dyskutowały o tych zmianach. A te gremia są następujące. Departament Partycypacji Społecznej, komisja, która została powołana przez Radę Miasta, na czele której stanęła pani Anna Rybka,
i trzecia grupa, trzecie gremium albo trzecia grupa tych różnych przedstawicielstw. No to byłaby na przykład, to są organizacje pozarządowe i na pewno pan prezes z całą pewnością jeszcze takie spotkanie zorganizuje i żeby tylko zarząd nas zawiadamiał w stosownym czasie do brania udziału, żebyśmy prezentowali nasze stanowiska, które już podjęliśmy, jak i również stanowiska, które dzisiaj spróbujemy wyartykułować. Oczywiście to stanowisko zobowiązuje nas jako członków Rady do prezentowania tego, co już wcześniej ustaliliśmy i co dzisiaj ustalimy. I na koniec zobowiązalibyśmy tutaj zarząd, żeby przygotował ostateczne stanowisko Rady w stosownym czasie, trudnym dzisiaj do określenia, bo to może być za miesiąc, za dwa, może być za pół roku albo prawie za rok, jeżeli będą już propozycje wyartykułowane przez Komisję Statutową Rady Miasta, żebyśmy do tego mogli się już ostatecznie odnieść. I tyle wprowadzenia takiego organizacyjnego do prowadzenia tej sprawy. Proszę bardzo, kto z Państwa by chciał zabrać głos w sprawie zmian w statucie dzielnic. Proszę bardzo, pan Kamil. Ja mam tylko takie pytanie, żeby doprecyzować. Czy my mamy jako zarząd przygotować pismo stricte z tymi, tak powiem, postulatami zmian? Czy my mamy tylko nadzorować, powiedzmy, koordynować, patrzeć, kiedy te ewentualnie jakieś spotkania? Czy tylko my o tym mówimy, czy my też, tak jak powiedziałem, mamy jakieś już własne, to też na wersję już tam przygotowane? W stanowisku jest napisane, że ta ostateczna wersja, wtedy powinniście Państwo przygotować jako zarząd, jeżeli będą propozycje komisji statutowej. Do tego czasu jest tylko kwestia organizowania brania udziału w spotkaniach organizowanych w mieście. Pan Adrian Durys, proszę bardzo. Obawiam się, że w punkcie kierunkach ogólnych zmian, punkt 11 i w propozycjach konkretnych rozwiązań, punkt 3, Rada Miasta nie jest władna do wprowadzenia takich zapisów, tylko raczej należałoby te zapisy wprowadzić ustawą, na co próbu nie mamy. Wydaje mi się, że Rada Miasta nie może zobowiązać żadnych organów administracji centralnej do odpowiadania radom na zapytania. Mam pewność co do tego. Rada Miasta nie może. Uwaga, tak jest. Robimy jako Rada autopoprawkę, rozumiem, do tego naszego, bo to było w uchwale z 16 roku. Czyli robimy taką autopoprawkę między takie. Proszę bardzo, kto z Państwa ma inne sprawy? Nie, ale dobrze, że Adrian to podniósł, bo żebyśmy... Znaczy, to de facto powinno wynikać z kodeksu postępowania procesyjnego, no, że każdą sprawę powinna dotknąć bezbędnej zwłoki. Tak, to jest jakby już jest w pewien sposób doprecyzowane, ale to oczywiście, jak sami wiemy, nie zawsze można. Ja tylko chciałem odnieść do dwóch kwestii, mianowicie czy chcę stwierdzić, czy niestety nie pamiętam. Czy my mamy jako radni możliwość zaproponować, czy zaproponowaliśmy na przykład darmowe przyjazdy dla członków rady NPK? Czy była dyskusja, Kamila? Czy zaproponowaliśmy tak samo, chociażby dla samych członków rady, czy tam zarządu, naszych też parkingów darmowych? Bo po prostu nie pamiętam, ale to dyskusja była na temat. Ja wiem, że było, pamiętam, tylko nie pamiętam, czyśmy to po prostu dawali. Znaczy, ja tutaj jakby wprost nie widzę, bo to są takie ogólne kierunki. Ale uważam, że to by było bardzo dobre rozwiązanie, bo dlaczego mamy wydawać prywatne pieniądze, jeździć za dzielnicą i za to płacić. No, także miło by było, żeby tak... Dobrze, zanim udzielę panu głosu, to tylko bo pan Kamil mnie właściwie sprowokował do jeszcze jednej rzeczy. Być może, że pan prezes będzie chciał jeszcze o tym powiedzieć, bo ja biorąc udział w dyskusjach panelowych, na przykład zgłaszałem, żeby w
wszyscy członkowie Rady otrzymywali diety. W różnym stopniu. Ja już nie chciałbym dzisiaj o tym mówić, bo to nie jest może taki etap dyskusji, ale żeby otrzymywali. Żeby i dalej, żeby przewodniczący zarządu otrzymywał w dalszym ciągu maksymalną kwotę, dlatego że jest jedyną osobą w Radzie, która jest w stanie spełniać obowiązki służbowe tak, jak przystało dla pracownika. I w związku z tym musi mieć to minimalne wynagrodzenie, jakie ono obowiązuje. Dalej, proponowałem, żeby było wpisane prawo do zabierania głosu, żeby mieli przewodniczący Rady lub zarządu będący na posiedzeniach w komisjach strukturalnych miasta w sprawach oczywiście wynikających z porządku obrad komisji lub w sprawie wniosków do danej komisji. I dalej wnosiłem o to, żeby wybory na funkcję nie odbywały się bez kwalifikowaną, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, tylko żeby się odbywały zwykłą większością, żeby wykluczyć sytuacje, w których niektóre rady się znajdują. Nie mogą po prostu wybrać władz, bo są tak podzieleni, że nie są w stanie zgromadzić kwalifikowanej, czyli tej bezwzględnej liczby głosów do wyboru. W naszej Radzie jest 15 członków, trzeba uzyskać bezwzględna wielkość, to jest 8. I w niektórych radach po prostu nie są w stanie trzech na przykład kandydatów, to nie ma cudów, żeby, albo to jest rzadki przypadek, żeby od razu za pierwszym głosowaniem wybrać na funkcję. I zaproponowałem takie rozwiązanie. Oczywiście jest to rozwiązanie, można oczywiście na tym dyskutować, ale żebyście Państwo wiedzieli, że taką propozycję była tam zgłoszona. Również, Panie Kamilu, były zgłaszane propozycje właśnie rekompensat takich niepieniężnych. No tak. Między innymi przejazdów, wejść i tak dalej, i tak dalej. Tak, to jest, proszę bardzo, pani Tamara. Panie Prezesie, odsłuchując od tych naszych propozycji tego projektu zmian, to ja już przekazywałam, że ja wtedy, tak, właśnie w styczniu 2016 roku, przesłałam do ratusza swoje propozycje, bazując tylko na tym statucie, który jest obecnie. To ma gdzieś, nie wiem, 7 stron. I teraz jest takie pytanie, czy... No tak, tylko to jest takie pytanie, czy ta komisja, ta nowa komisja, nowo powołana komisja, ma te nasze wszystkie propozycje zmian, które były przesyłane zarówno od rad dzielnic, jak i od pojedynczych mieszkańców, czy oni to gdzieś w ogóle mają. Więc to jest pytanie do naszego pana radnego. Czy to w ogóle jest tam gdzieś w tej komisji? Czy to się zagubiło? Czy to trzeba na nowo przesyłać? Pierwsze w komisji. Dzień dobry Państwu, oficjalnie. Po pierwsze, komisja pierwszy raz się zbierze 8, czyli jutro, tak? Mm-hmm. Pamięć ten, co zapomnieli. Więc to jest pierwsza sprawa. Więc tak naprawdę jutro będziemy się ukonstytuowywać i jakoś kierunkować swoje prace. Druga sprawa to jest to, że jest około 150 propozycji i zakładam, że, bo ja tych materiałów jeszcze nie znam, w związku z tym zakładam, że w tych 150 propozycjach się Państwa propozycje mieszczą już. Tu parę rzeczy padło, to ja pozwolę sobie ustosunkować się do paru. Oczywiście wyrażam głos swój jako 1/5 składu komisji. Natomiast co do pewnych rzeczy, to widzę małe szanse. Tutaj pan proponował z tymi darmowymi parkingami czy z MPK.
Rada Miasta nie ma takich przywilejów, więc trudno. Poza tym proszę sobie wyobrazić od razu, jaka fala krytyki by mogła spotkać, że drogowymi, gdzie nowe drogi po prostu przesunęły takie naturalne granice tych dzielnic. Natomiast jest jedna rozważana zmiana, taka większa, ale to mówię, Państwa akurat nie dotyczy. Po pierwsze, jeżeli rezerwa celowa, to czy tutaj... Dlaczego pytam? Bo niestety, tak jak Pan wie albo nie wie, uchwaliliśmy na przykład chodnik, na który wydaliśmy 23 tysiące złotych i okazuje się, że ZDIM poszły im ceny w górę, o czym myśmy już nie wiedzieli, i nie są w stanie zrobić, powiedzmy, 100 metrów chodnika, tylko są w stanie zrobić 80. I jest nam troszeczkę tak ni w to, ni we w to, bo niedokończona inwestycja. To znaczy tak, A niestety ZDIM jest taki, że nam nie dokłada. ZLK jest w stanie, jesteśmy w stanie się z nim porozumieć, że tyle oni chcą, tyle my możemy, jesteśmy w stanie dołożyć i wiemy, na czym stoimy. Niestety ZDIM, no jest to kłopotliwe, tym bardziej, że dochodzą takie patologie, że mówię, nie chcą zrobić 10 metrów, bo nie mają na to kasy, co jest dla nas dziwne trochę. No. Tym bardziej, że mówiliśmy już, że rok wcześniej praktycznie wiedzą. Nie? To znaczy tak, jeżeli chodzi o rezerwę celową, no to jest to tutaj kwestia budżetowa. To jest, znaczy wiąże się z państwem, ale nie do końca się z samym stricte statutem wiąże. Natomiast tak, dopóki wszystkie rady dzielnic nie zaczną prawidłowo pracować, to zwiększanie pod tą część dzielnic, które są, powiedzmy tak delikatnie, ułomne, zwiększanie bardzo budżetu, no nie wiem, czy byłoby celowe. Więc mam... Znaczy w takim... Ale wie pan... Nie, ale to wie pan co, bo czasami wygląda tak, że oni się zbiorą raz w roku i ustalą, co zrobić. Nie będę konkretnych przykładów podam państwu ogólnie, nie będę podawać jaka rada dzielnicy. Natomiast zdarzały się przypadki, że inwestycja jest pod domem na przykład konkretnie i jakaś konkretnie klatka, jeżeli to jest blok miejski, coś jest wyremontowane w klatce, gdzie przewodniczący gdzieś tam zarządu mieszka. I tego typu sytuacje, więc mówię, najpierw musimy... To jest patologia, tak. Natomiast na taki przypadek, co Pan mówi, ja bym proponował, żeby była rezerwa w budżecie, ileś tam procent tych środków z rezerwy celowej, która służy na niedoszacowane inwestycje, bo to nie jest Państwa wina, że Zarząd Dróg i Mostów wycenia na 23 tysiące, a potem się okazuje, że jest więcej. My tym bardziej, że my składamy zazwyczaj zapytania, mniej więcej jakiej to jest oferty, bo nie jest do końca tak, jak powiedziałeś. Ale Zarząd Dróg i Mostów przyjmuje wniosek, koryguje ten wniosek i można powiedzieć zatwierdza go na jakiejś podstawie. Także nie, to jest zapytanie. Ale jeżeli chodzi o w ogóle sumę rezerwy celowej, z tego względu, że tak wiadomo, inflacja idzie, wszystko idzie w górę, czyli wykonanie robót i tutaj jest to, że ta suma nie jest adekwatna do nawet jakichś tam działań zrobionych, bo jeżeli ileś tam lat wcześniej mogliśmy za tę sumę rezerwy coś tam wykonać, to teraz się to pomniejszyło. Ale jest też tak, że na przykład my składamy na wiosnę, a inwestycja jest na jesieni, późną jesienią i już jest różnica. I już wiadomo, że koszty właśnie przygotowane na początku roku są tańsze, a pod koniec roku już każdy sobie ceni jak ceni. Dlatego mi się wydaje właśnie, że ze względu na to, że inflacja idzie w górę, wszystkie prace, czy tam nawet związane z tym, idą w górę, no i ta rezerwa też powinna być adekwatnie podniesiona do inflacji. Chyba normalnie. To też oczywiście w jakimś tam drobnym stopniu, nie chodzi ogólnie, że ja się nie zgadzam do końca z postulatem takim, jak niektórzy zgłaszają, żeby to było, nie wiem, ja słyszę czasami 300-500 tysięcy, to w tym stanie rzeczy, jaki jest obecnie,
Ja nie bardzo widzę taką możliwość. Jeszcze powrócę na moment. To diet, to też nie jest do końca ten sam temat, dlatego że diety też są oddzielnie, one nie są w statucie ujęte. Ale ja również jestem za tym, żeby... Nie mówię, żeby to było wygrano wynagrodzenie jakieś symboliczne chociaż, na zasadzie zwrotu kosztów, nie wiem, 20-30 zł za posiedzenie, ale żeby było dla każdego członka rady, powiedzmy dla przewodniczącego nieco więcej za prowadzenie, czy dla sekretarza, który też ma dużo pracy. Wydaje mi się, że to może poprawić roczne frekwencje, mimo że jest to symboliczne zwrócenie kosztów, prawda? Natomiast w wielu radach się często jest kłopot z zebraniem kworum. Także w tym zakresie i myślę, że... Ja mogę jeszcze tak to rezerwować, bo chciałbym poczynać. To znaczy... No bo to już propozycję zmiany. Niech będzie to... Dlaczego? Dlatego, że w przypadku naszej dzielnicy, gdzie ta nasza rada, widzi pan, jakoś tak w miarę kolektywnie działa i dosyć sprawnie i skłamał, gdyby było jakieś inaczej. To uważam, że my powinniśmy przez naszą działalność, no samo to, że działamy dobrze, no to rezerwę dostać celowo nawet większą. Już mi nie chodzi o to, że my jako rada. Ja i to jest dobry pomysł, premiowanie to... Jesteśmy osiedlem, ale chodzi o premiowanie tych rad, które pracują sprawnie. Dokładnie. Dobrze. Tylko ja teraz zadam pytanie. W takim razie, w jaki sposób... Dobrze. Wie pan, to teraz państwo sobie wyobraźcie to, że dajemy nagrody dla lepiej pracujących rad i od razu jest wielka jedna awantura w mieście, które, jakie kryteria, dlaczego my jesteśmy gorsi, dlaczego my jesteśmy lepsi. Są ewidentnie przykłady źle pracujących rad i tutaj może nikt nie miał wątpliwości, ale przy pozostałych, jeżeli byłyby na przykład 3, 4 czy 5 nagrodzonych, to zaraz byłaby taka awantura, że sobie... Ja mogę sobie... Mamy ilość zebrań. Więcej niż A jeśli jeszcze są rady, gdzie mają spotkania raz w roku, no to siłę rzeczy nie mogą zagrać. Nie da się. No. Ale to nie sama tylko ilość spotkań, bo powiedzmy warto się... Ja oczywiście do państwa doceniam, pan przewodniczący jest na praktycznie każdym zebraniu na komisjach, także państwo nie przychodzą, ale pan przewodniczący zawsze jest. Także ja doceniam państwa pracę jak najbardziej, tylko mówię, musimy stworzyć taki system, który tak samo jak byli państwo na spotkaniu, była mowa o tym, że dopóki we wcześniejszych statutach, czy we wcześniejszych w ogóle zasadach funkcjonowania kwoty były, czy kwoty były różnicowane, tak dobrze, nie skłamię. Że w pierwszym roku chyba były kwoty zróżnicowane według, i były takie kłótnie o algorytm, który miałby wyznaczyć to, ile tych pieniędzy dla danej rady musi być, czy mimo że to był algorytm, który składał się i na powierzchnię, na liczbę ludności, jakieś parę czynników zawierał, to była mnóstwo kłótni o to, dlaczego my jesteśmy poszkodowani i nie dopiero wyrównanie, które tak naprawdę nie jest może do końca sprawiedliwe, bo są większe dzielnice, mniejsze, te, które mają kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, a które mają mało. Ale dopiero przy takim stanie nie ma jakiejś kłótni. Dzielnice Czuby, Lesemy, dlatego to może nie, Czuby, Czechów, to są sypialnie. Co oni wnoszą do budżetu miasta? Dostanie zero. Wnoszą? Nie, no dobrze, może nie do 47% z podatku PIT od mieszkańców tych dzielnic wchodzi do budżetu. Tatary, nicach tym słowa, mamy tu przemysł, potem dochody od tych firm. A w zasadzie tylko sobie mamy doradzą. Przy założeniu, że one są tutaj zarejestrowane. Gdybyśmy od miasta po turbosłatach ludności w mieście, to byśmy mieli swój taki ładny budżet. Dziękuję bardzo. W kwestii rezerwy celowej, to tylko przypomnę, że po tym spotkaniu, na którym pan przewodniczący był, to wysłaliśmy też pismo do prezydenta miasta i do rady miasta z wnioskiem o zwiększenie rezerwy celowej dla dzielnic w przyszłym roku do 200 tysięcy złotych na dzielnicę.
co nie byłoby jakąś tam kwotą jakoś obciążającą budżet powiedzmy miasta, czy jakąś taką wielką. Natomiast wciąż byłoby to i tak mniej, trzy razy w skali miasta, trzy razy mniej niż się wydaje na budżet obywatelski. Myślę, że biorąc pod uwagę, że od paru lat ta kwota rezerwy sobie nie była podwyższana, to danie tych 200 tysięcy, czy niewiele więcej, to mogłoby być powiedzmy na takie właśnie inwestycje, gdzie trzeba te parę dziesiąt tysięcy dołożyć, byłoby odpowiednie. I tutaj no, czekamy na decyzję ewentualnie radnych i prezydenta, czy się zgodzą na to niewielkie podwyższenie tej rezerwy celowej. Czy to też będzie szansa dla dzielnic, żeby się też wykazały, tak? A co do tych premiowania tych dzielnic, to też wydaje mi się, że to byłoby trudne, ale my też jak robiliśmy przez dwa lata monitoring dzielnic, takie różne spotkanie i tam też jedna z rekomendacji była taka, żeby na przykład prezydent dawał dodatkowe pieniądze, czy powiedzmy, nie wiem, dodawał powiedzmy po 50 tysięcy złotych dla tych dzielnic, które spełnią proste kryteria angażujące mieszkańców. Że wtedy, jeśli dana dzielnica, powiedzmy, byłyby kryteria, że zorganizuje, że mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje na rezerwę celową, że jakieś spotkania dla mieszkańców zrobią, żeby dyskutować o tej rezerwie, to jeśli, powiedzmy, dwa, trzy takie kryteria rady się spełni, to dostanie dodatkowe środki. To byłoby też z korzyścią dla dzielnicy i dla jakby, no, prezydenta miasta, który by widział, że mieszkańcy się angażują. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, bo trzymają się pewnego porządku. Jeszcze nie zakończyliśmy piątego punktu. A Pan Kamil wywołał już następny, ale nie szkodzi. W związku z tym chciałbym, żebyśmy zamknęli sprawę związane ze zmianami w statucie. Na temat punktu piątego. Statutu, tak? Proszę bardzo. Bo tak pamiętam, Pan Damian Kuźniak, proszę pamiętam bardzo. Jak żeśmy rozmawiali na początku stycznia wtedy 2016 roku i tutaj mi się nasunęła taka rzecz jeszcze, której chyba tu nie ujęliśmy, że może warto by było zastanowić się nad takimi zmianami statutowymi, jeżeli chodzi rzeczywiście nie o tyle co o niedziałające rady, ale o też takich fikcyjnych radnych, tak w cudzysłowie fikcyjnych radnych, bo my też mieliśmy przypadek na Tatarach, gdzie no radny był na jednym posiedzeniu, tak. Złożył tylko ślubowanie i później go nie było w ogóle. No, w jakiś sposób no, opamiętał się chyba po półtora roku i zrezygnował, tak, ale no, takich przypadków myślę, że jest wiele. I tutaj trzeba się by było zastanowić nad pewnym może albo administracyjnym, albo jakimś takim uchyleniem mandatu z urzędu. Tylko oczywiście bierzemy tutaj pod uwagę, niestety to, żeśmy też rozmawiali, że może warto było, nie wiem, komisja na przykład mogłaby jakąś rekomendację gdzieś tam wyżej, tak, zgłosić do takiej zmiany. No tak, w tym momencie to ja wiem o tym, bo żeśmy też wtedy... Też Państwo sobie proszę, że nawet można wyobrazić sobie sytuacje takie, że można tam złośliwie byłoby sobie, grupa mogłaby się zebrać i kogoś... Nie przez radę. Ale jak mówił Pan o rekomendacji rady, prawda? Ja mówię bardziej o rekomendacji prezydenta komisji wyżej, o zmianie samej procedury wyborczej. Też byłbym za tym, natomiast nie pozwala na to prawo. Tak, obecne nie, ale to mówię, że w perspektywie dłuższej. Tak, jeżeli, mówię o statucie, mówię o... Tak, jeżeli komisja jakieś może mieć też kwestie nie tylko do samego statutu, ale i funkcjonowania rad dzielnic, to może warto się zastanowić nad takimi ogólnymi konkluzjami po prostu. Tak, ale to nawet nie jest na poziomie... Tak, ja mówię, że wy jako komisja możecie jakby gdzieś tam wyżej to spróbować pchnąć, tak? O jako taką konkluzję, tak? Z tych rozważań. Dziękuję Pan. Czy ktoś z Państwa w sprawie zmian w statucie chciałby jeszcze zabrać głos? Ja chciałbym tylko jeszcze Panu Radnemu podać taki przykład z autopsji. Ja byłem członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Motor. Brałem dietę 120, chyba 4 złote. I chciałem Panu powiedzieć, że Rada zbierała się w komplecie. Rzadki przypadek był, żeby kogoś nie było, chyba że go choroba zmogła. Jest to dobry, kwota 124 zł to nie jest jakaś kwota przewracająca, ale ona już wystarczała, żeby nas zdyscyplinować do prawie 100% obecności. W związku z tym polecam pod rozwagę taki bodziec. Wydaje mi się, że on by działał dobrze
jeżeli chodzi o frekwencję na posiedzeniach Rady. U nas takiego problemu nie ma. Na 15 radnych w tej chwili u nas jest 12 osób. Proszę do protokołu pisać. 12 osób. 13 osób. I to jest prawie stała obecność na wszystkich. No ale nam nie trzeba byłoby akurat tego bodźca materialnego, ale wydaje mi się, że w całym mieście on jest niestety potrzebny. I tyle. W takim wymiarze, no to myślę, że pewnie nie będzie, bo jak pan sobie przemnoży przez ilość radnych w skali miasta, no to już wychodzi i wtedy pokaże na... No niestety. Nie mam tej karty, ale... w innych miastach jest wiele, to są 600 zł nawet. Ale są miasta, gdzie w ogóle nie ma żadnych. Jeżeli nie, to chciałbym, żebyśmy przyjęli zapis do protokołu w formie wniosku. Treści następującej. Słuchajcie państwo. Rada Dzielnicy Tatary przeprowadziła w dniu 7 listopada debatę z udziałem pana Bartosza Margula, członka Komisji Rady Miasta do spraw zmian w statutach jednostek pomocniczych miasta. W debacie formułowano ocenę uprawnień Rady i jej zadania wynikające z obecnego statutu. Debata jest kontynuacją stanowiska Rady zawartego w uchwale numer 34/15 2016 z 12 stycznia 2016 roku. Proszę sobie tam dopisać, bo ja nie wszystkim pisałem to. Uchwała numer 34/16 roku. Rada przyjmuje z zadowoleniem wolę Rady Miasta do ich zmiany, wyrażając też nadzieję, że wprowadzą zwiększenia ich uprawnień, jak i usprawnią ich działalność. Rada Dzielnicy Tatary deklaruje wolę współpracy z Urzędem Miasta i Radą Miasta w formułowaniu zmian. Rada Dzielnicy Tatary zobowiązuje zarząd do zorganizowania udziału członków Rady w debatach wyżej wymienionej komisji, w debatach organizowanych przez Departament Partycypacji Społecznej, jak i w debatach organizowanych przez organizacje pozarządowe dotyczące statutów tych jednostek. Rada zobowiązuje członków Rady do prezentowania stanowiska wynikającego z przeprowadzonej debaty w dniu dzisiejszym. Rada zobowiązuje zarząd do przygotowania stanowiska Rady w tej sprawie w stosownym czasie po ogłoszeniu projektu zmian w statutach opracowanych ostatecznie przez wyżej wymienioną komisję. Czy do tego zapisu, bo to byłby zapis w protokole w formie wniosku w sprawie. Czy coś mamy do dodania? Proszę bardzo, pan Marguś. Nie, bo pan przewodniczący wcześniej wyrażał chęć, żeby za każdym razem przy chęci uzyskania głosu na komisjach. Nie, tutaj zaraz... oczywiście nie jest wpisane, to ja tylko podam jako przykład. To jest ustawa Rady Miasta, to już chodzi o potrzeby Rady Miasta, ale też szczerze mówiąc, znaczy jak pan przewodniczący wie, nigdy jak jest, jak pan nie chce zabrać głos, to zawsze uzyskują. No, tak jest, to prawda. Natomiast zdarzają się przypadki takie jak z sesji Rady Miasta, gdzie jest osoba, która ma na każdym pytaniu ma, w każdym punkcie ma do zabrania, zabrać głos. To jest takie szerokie dopuszczenie, że za każdym razem każdy, kto chce, to sobie po prostu tego wyobraża. Ale przyznam, że na Komisji Gospodarki Komunalnej byłem bardzo raz przepytywany, co ja chcę powiedzieć. A to już przyznam, że to było takie bardzo mnie dołujące. Ale na pozostałych komisjach faktycznie znajdowałem zrozumienie. Czy do tego stanowiska coś może trzeba dodać? Miałem zapytać, czy chcesz jako wniosek, czy jako stanowisko? Tak jest. To będzie jako wniosek w protokole o tej treści. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku? Stwierdzam, że za przyjęciem wniosku było 13 członków Rady. Przystępujemy do wywołanego przez pana Kamila punktu następnego. To jest przyjęcie stanowiska w sprawie wysokości kwoty
dla dzielnic z rezerwy celowej budżetu miasta na 18 rok i podjęcie stosownej uchwały. Dlaczego ten punkt został zaproponowany? Po pierwsze, dyskutowaliśmy o tym od dawna. Była dyskusja na ten temat u pana, panie prezesie, na forum tym przewodniczących rad. A poza tym, właśnie na tym forum przewodniczący zarządu dzielnicy Wieniawa powiedział, że zbiera podpisy pod takim projektem zwiększającym kwotę rezerwy celowej. Ja państwu dałem druk na zbieranie podpisów w tej kwestii. Chciałbym państwa prosić, żebyście wzięli te druki ze sobą, a na jednej liście, żebyśmy dzisiaj się, kto z państwa miałby ochotę pod wnioskiem Rady Dzielnicy Wieniawa podpisać się, to bardzo, bardzo proszę. Dzielnica Wieniawy proponuje kwotę 350 tysięcy złotych. Nasza, macie państwo również w załączniku, w załączonych dokumentach przygotowaną propozycję uchwały w tej kwestii i ta propozycja zawiera propozycję 300 tysięcy złotych. Jeżeli oczywiście będą dyskusje, czy to powinna być 200 tysięcy, czy 350, czy 300, to oczywiście proszę się wypowiedzieć, ale wydaje mi się, że powinniśmy jako Rada Dzielnicy zwrócić się z apelem do prezydenta w tej kwestii. Także podzielam pana zdanie, panie Kamilu, że trzeba byłoby wykazać tutaj idącą jak najdalej inicjatywę zmierzającą do zwiększenia tej kwoty. Kto z państwa w tej kwestii chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pani Tamara Owczorewicz. Panie Józefie, oczywiście jak każdy ja bym bardzo chciała, żeby ta kwota rezerwy celowej była w wysokości 300 i więcej tysięcy, ale doskonale zdaję sobie sprawę, że to jest nierealne. To jest nierealne. Nie wiem, może do 150 tysięcy to mogłoby być realne, ale 300 tysięcy to jest kwota nierealna, wszyscy o tym doskonale wiemy. Więc no, ja oczywiście się mogę pod tym podpisać, oczywiście mogę za tym zagłosować, tylko to nic kompletnie nie wniesie. Bądźmy realistami. Ale musimy wyrazić wolę, że kwota 129 tysięcy tam jest za mało. Jest za nisko. Oczywiście, oczywiście, ja się z tym zgadzam, ale ta kwota 300 tysięcy jest w ogóle na tej kwoty nie wpisywać, tylko możemy napisać, że zwiększenie. Apelujemy o zwiększenie. O, i to by było idealne i miało ręce i nogi. Pan Grudzień, proszę bardzo. Ja się tutaj z koleżanką trochę zgadzam, trochę nie zgadzam, bo faktycznie to, że oni nam nie podniosą tyle, już chcieli, to my to wiemy. Ale uważam, że 350 tysięcy to jest dobra kwota. No tak, na radę, ogólnie jest to bardzo dobra kwota. To jest bardzo dobra kwota. No dobrze, ale posłuchajcie, jeżeli mamy budżet obywatelski, który jest tak sprawiedliwy, że powinniśmy mieć tutaj otwarcią łapę, to byłby tak sprawiedliwy. Niech zmniejszą budżet obywatelski. Budżet obywatelski, trzeba się zmniejszyć. Albo w przyszłym roku robimy budżet obywatelski, dzielimy przez 4 lata po 7 dzielnic i mamy święty spokój. I jedna jakaś tam kwota na takie ogólne, te duże projekty, a resztę dzielimy po prostu. 7 ma osiedli, 7 dzielnic ma budżet obywatelski dla siebie jednego roku, kolejne 7 następnego i tak dalej. I wtedy jest sprawiedliwie, no, w miarę. Dobrze, ja bym miał prośbę do państwa. Pani Tamaro, gdyby pani chciała swój wniosek, bo ja bym poddał to pod głosowanie. Czy pani mogłaby sformułować swój wniosek? Pan Kamil, rozumiem, wypowiedział się... Tamara chyba nawiązywała do tego, że po prostu żeby żadnej kwoty nie wpisywać chyba, nie? Tak, ona by wkochała 150, no ale... Nie, dobrze. Analizowała szybko. Bez określenia kwoty. Kto z państwa chciałby jeszcze w tej kwestii się wypowiedzieć? Nie, no 1000 Proszę bardzo, pan radny.
To, czy tutaj tu się zgodzę z kilkoma głosami, że rzeczywiście takie zwiększenie do 300 czy 350 tysięcy jest po prostu nierealne. Teraz ten budżet w skali miasta to jest około 3 milionów, trochę ponad 3 miliony złotych. Jeżeli Państwo mówicie o 300-350 tysiącach, no to już mówimy o 8 milionach złotych. To jest mniej więcej skala tego, jaki teraz będziemy mieli w piątek w tą uchwałę dotyczącą zmniejszenia znaczy darmowych przejazdów dla szkół podstawowych i jeżeli nie znajdziemy finansowania dla tego projektu, to musiałyby, bo takie zapytanie złożyłem do ZTM-u, że bilety musiałyby normalnie wzrosnąć do 4 zł, nawet żeby to sfinansować. Jeżeli dajemy 8 milionów, no to gdzieś trzeba zabrać. To nie jest tak, że gdzieś te pieniądze znikąd się biorą. Ja tylko jeszcze jedną Państwu rzecz powiem ważną. W Państwa przypadku to są projekty drobne. Nie wchodzi tutaj w grę ani finansowanie europejskie. Poza tym, jeżeli Państwo robicie 100 metrów drogi, 100 metrów chodnika, to ta cena będzie na pewno wyższa za jednostkowa niż zrobienie kilometra chodnika czy całej ulicy, bo wiadomo, że w dużej robocie ta cena poszczególnych składników maleje. Także przekazując, im większą kwotę przekazujemy, tak naprawdę też ileś tam procent jeszcze tracimy. Oczywiście te pieniądze są ważne, bo Państwo najlepiej widzicie te potrzeby drobne, lokalne. Natomiast, no tak jak wspomniałem, no nigdy w przypadku takich projektów ani z finansowania europejskiego nie skorzystamy. I też zawsze będą drobne, gdzie w tych drobnych projektach są to wyższe kwoty za te roboty. Także prosimy też, żeby Państwo mieli to też na uwadze. Jeśli mogę troszeczkę tak odpowiedzieć. Po pierwsze, to są pieniądze tak naprawdę miasta, to co my, czym my dysponujemy. My tylko po prostu w ramach tych rezerw celowych wskazujemy konkretny cel, który chcemy. I tu nie mogę się z Panem niestety zgodzić, że to jest 100 metrów chodnika, to będziemy mieli innej cenie. Dlaczego? Dlatego, że ZDIMM ma całe miasto i nie tylko ja zgłaszam, ale także ja czy my, czy Rada. Ale także mają inne rady też zgłaszają, więc cena będzie ta sama dla każdego metra. Nie? Pewnie będzie na ale no, zakładamy, że jakiś tam wykonawca przetargi robił i tak dalej, no więc podejrzewam, że cena nie będzie taka wygórowana. To raz, po dwa. Ja masz rację. No ale dobrze, ja wiem, no ale nieważne. Mamy budżet obywatelski, panie radny. Panie Bartku, wie pan, że ten budżet jest dla naszego osiedla strasznie krzywdzący, bo mamy powiedzmy 60% ludności, nawet więcej, tak zaokrągla, ludzie starsi. To nie są osoby młode, energiczne, tylko to są osoby starsze. I pan spojrzy, jak było głosowanie papierowe, byliśmy w stanie jako rada zebrać 2300 głosów. W tej chwili tylko 300 czy niecałe 400 osób przyszło zagłosować. I znowu mamy taką sytuację, że powiedzmy Lublin Zachód znowu zyskuje jeden, dwa projekty, jeden mały, jeden duży, bo u nich osiedle ma 60 tysięcy ludzi, czy tam 30 tysięcy, a nasze ma 12, z czego głosuje 10%. Jakby zrobić to proporcjonalnie, to wyszło, że w każdym osiedlu te 10% tylko głosuje, no ale oni mają po prostu większość osób mieszka. Stąd dlatego, ponieważ rada jest najbliżej ludzi, to tak powinno być skonstruowane, że my jesteśmy najbliżej ludzi, tak naprawdę my reprezentujemy tą dzielnicę, my reprezentujemy te osoby, które tu są i my jako rada no, wiemy, w co mamy inwestować. Bo budżet obywatelski, no to są, widzi pan, to są pomysły rzucone przez kilkanaście osób i między innymi są pomysły przez Rady Dzielnic i to tak samo są osoby prywatne. Które coś tam sobie wymyślają i nawet prywatne instytucje. Później na tym zarabiają według mnie. Tak jak ma pan tu przykład z tą szkołą teraz, no ale to też nie się będziemy w to wnikać, nie? Dokładnie, ale wie pan, i sprawa jest o tyle przykra, że my w zeszłym roku byliśmy bardzo zmobilizowani i no wie pan, jak się mobilizuje, a nic z tego nie ma, no to ta chęć działalności no maleje, spada. Bo i tak wiemy, że nic nie uzyskamy, mimo naprawdę wielkich chęci, fantastycznych projektów. Dlatego
naprawdę, jeżeli mówimy o tych 8 milionach, zabrać z tego budżetu obywatelskiego, zrobić tylko projekty ogólnolubelskie w takim razie, resztę dać na tą dzielnicę, naprawdę będzie większy z tego pożytek, ja tak uważam. Czy budżet obywatelski jest... Ja wiem, że to pan prezydent i w ogóle nie ma o czym. To, żeby niejako zaktywizować ogólnie społeczeństwo, żeby czuło, że ma wpływ na to. Jeżeli byśmy marginalizowali tą kwotę i sprowadzali do tego, że to była jakaś bardzo mała i naprawdę trzeba było jakiejś gigantycznej jakiejś tam mobilizacji i dzielnicy by nie widziały, że te projekty są w stanie wygrać, to cała idea budżetu obywatelskiego, myślę, żeby gdzieś padła. Więc nie bardzo widzę, żeby to był dobry pomysł, żeby tam ciąć po połowę czy więcej tych środków. Dużo rzeczy mówił. Podam przykład, jeszcze wracając, nawiązując do tego, co wcześniej mówiłem. Rada dzielnicy, jeżeli montuje kamerę, załóżmy, monitoringu, to państwo tą kamerę, o ile oczywiście wydział nie włączy to do jakiegoś większego przetargu, ale jeśli w danym momencie nie jest taka pula zbierana, to pewnie zapłacicie państwo 25 tysięcy złotych. Natomiast teraz ja cztery kamery monitoringu montuję, plus jest i jeszcze parę innych z miasta, jest przetarg na 9 i ten koszt już spada, tak? Ze względu na skalę, bo wykonawca, mając większą pulę, no, stara się wygrać, bo nie jest to już walka tylko jedną kamerę, tylko jest to większa robota. Jest to, tutaj nawiązuję do tego, co wcześniej mówiłem. Zaraz przypomnę, co chciałem, bo chciałem na któryś jeszcze z pana argumentów odpowiedzieć, ale... Tu może... Ja mam prośbę do państwa, bo pan znowu wyprzedził nas tutaj nasze tego. Skończmy dyskusję ale to jest kwota rezerwy celowej. Sprawa rezerwy celowej. Ja bym miał taką prośbę. Bo pani Tamara złożyła wniosek, żeby nie ograniczać kwotą naszego apelu do prezydenta, tak? Tak, tylko żeby zwiększyć pulę. Jasne, w związku z tym mam prośbę do pana, panie Kamilu, żeby pan wycofał swoją propozycję i byśmy przegłosowali jedną propozycję bez określania tej kwoty. Czy tak może tak być? Kto z państwa jest za wnioskiem pani Tamary Owczarewicz, żeby zwrócić się w formie uchwały z apelem do prezydenta o zwiększenie kwoty bez jej określania, tak jak w treści państwa propozycji jest wpisane, tylko żeby kwota nie była wpisana. Ja właśnie bym dołożył takie zdanie, bo to co powiedział pan radny, bo pieniędzy nie ma i nie będzie, ale to co Tamara powiedziała, to jest jedno, a dwa, żeby tak jak powiedział Kamil, że z braku pieniędzy na te 20 metrów, żeby była taka jakaś formuła do tej rezerwy, że nie doszacowanie, taką rezerwę do na niego. Ja bym niczego nie wpisywał, bo byśmy i tak wszystkiego nie napisali i tak. W wersji zaproponowanej macie państwo propozycję zapisu uchwały. W związku z tym nie dodawałbym żadnych pamiętam. Czy w tej kwestii rezerwy celowej chciałby pan się jeszcze wypowiedzieć? Dobrze, to przed głosowaniem, proszę bardzo. Odnośnie wydatków do rezerwy celową, to ja bym tak nie powiedział może, że to jest tak, że 350 tysięcy dzielnic to jest niemożliwe, bo to jest tam 8 milionów, powiedzmy w skali wszystkich dzielnic miasta, to jest w budżecie obywatelskim jest 15 milionów złotych i w budżecie obywatelskim, proszę państwa, też są inwestycje bez środków unijnych, tak? Tylko, że różnica jest taka, ja tak myślę, że z punktu widzenia urzędu czy prezydenta, że projekty z budżetu obywatelskiego są bardziej spektakularne. Tak, bo tutaj rady dzielnic wydają, tak jak my analizowaliśmy, to pieniądze głównie na jakieś remonty i budowy chodników czy ulic. To nie jest spektakularna inwestycja, prawda? Nie. To są takie potrzeby mieszkańców. Ale tutaj chodzi o to, że rady dzielnic te pieniądze właśnie wydają tak blisko ludzi na takie problemy potrzebne ludziom. Natomiast rezerwa celowa
Ostatni raz była podwyższona chyba około 3 lata temu, to było 10 tysięcy. Tak jest. Tak? Także, a koszty rosną, tak jak tutaj też Pan wspomniał. Tak, teraz za tą rezerwę to można jest na cały zrobić taki fajny w ciągu roku. Nie może. Także myślę, że to jest. Nie może. Nawet nie, tak? Nie może. Myślę, że to jest dobry. Dobry plan dla osiedla. Dobry to chyba 500 tysięcy. No właśnie, dobre rozwiązanie, żeby podwyższać, a też jeszcze tylko przypomnę, że w obietnicach przedwyborczych prezydenta miasta w kontrakcie dla Lublina, gdzie niedawno prezydent też podsumował 3 lata swojej kadencji, była obietnica dotycząca tego, że prezydent obiecuje przez 4 lata 150 milionów złotych na inwestycje w dzielnicach skazanych przez mieszkańców, gdzie chodzi o budżet obywatelski, inicjatywę lokalną, zielony budżet i rezerwę celową na dzielnic. Jak to pododajemy, no to też jeszcze trochę brakuje do tych 150 milionów, czyli zwiększając tą rezerwę celową, prezydent też będzie realizował swoją obietnicę wyborczą. Także myślę, że to jest jak najbardziej uzasadnione, żeby taki wniosek do prezydenta złożyć o zwiększenie tej rezerwy celowej. My zaproponowaliśmy ten po tym spotkaniu 200 tysięcy. Jest to tak, może być kompromisowa propozycja, bo nie jest to wcale duża kwota, zwłaszcza porównując do budżetu obywatelskiego. Myślę, że na takie drobne potrzeby wiemy to. Biorąc pod uwagę, że niektóre rady dzielnic pracują lepiej, nie gorzej, to powinno być w porządku. Dziękuję bardzo. To przystępujemy do głosowania. Rozumiem, mamy jeden wniosek pani Tamary. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku pani Tamary, który nie określa kwoty, jedynie jest apelem do prezydenta o jej zwiększenie? Kto jest przeciwny? Jeden. Kto się wstrzymał od głosu? Jeden. Dziękuję. Stwierdzam, że 11 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do wywołanego po raz kolejny przez pana Kamila porządku obrad, który dotyczy punktu 7. Zmian w regulaminie budżetu obywatelskiego dla edycji na 2019 rok. Tytułem wprowadzenia chciałem przypomnieć, że w 2017 roku w styczniu złożyliśmy naszą propozycję, która mniej więcej sprowadzała się do tego, o czym pan Kamil Grudzień mówił, że żeby zróżnicować dzielnice i zróżnicować ilości projektów dla tych dzielnic. Dlatego, że my, gdybyśmy, gdybyśmy stanęli na głowie, to pokonalibyśmy dzielnicę Czuby, to prawda, ale musielibyśmy stawać na głowie, żeby to zrobić. A bez stawania na głowie powinniśmy uzyskać przyzwoity wynik, jeżeli duże dzielnice byłyby w odrębnym pakiecie, średnie w odrębnym, a małe w trzecim. I taka nasza sugestia była. Ona nie znalazła uznania, ale dobrze byłoby ją ponowić do dyskusji na temat edycji na 2019 rok. Proszę, my złożyliśmy konkretną propozycję. Dzielnice, my poszliśmy po skromnej, takiej prostej linii, mówiąc o ilościach mieszkańców. No to wie pan, co do razu będzie protest dzielnic, które na przykład są olbrzymie. No dobrze, ale już jasna niesprawiedliwość jest, żeby tak samo były Abramowice, czy za Cukrownią, choćby nawet Hajdów. Hajdów ma pan przykład. 500 osób. 1500 to. A powierzchnia jaka Hajdów? No to właśnie. I co? I nic się złego, nikt z Kisiekierą nie biega. No.
a czuby mają 26 tysięcy mieszkańców. Jedne z czubów, bo drugie czuby to są 20 parę tysięcy razy dwa. Nie, radny, czuby są faworyzowane, ja tak odbieram przez... No, nie, przez budżet obywatelski i twórców tego. Znaczy, ogólnie, panie radny, faktycznie mamy takie wrażenie, powiem szczerze, że niestety Lublin Zachód jest bardziej faworyzowany niż Lublin Wschód. I to wynika tak naprawdę, jeżeli chodzi o inwestycje. Jak pan sobie weźmie... Spokojnie. Jeżeli chodzi o inwestycje właśnie z budżetu miasta, jeżeli chodzi o inwestycje z budżetu obywatelskiego, gdzie mówię, myśmy w zeszłym roku nawet urny mobilne robili, żeby ludzi poruszyć, zrobiliśmy projekt de facto, żeby się nikt nas nie czepiał, że ktoś gdzieś w czymś, tylko był konkretny obywatelski projekt dotyczący remontu chodników na dzielnicy. Gdzie za 1 200 000 żeśmy we czterech w zasadzie po akceptacji rady zrobili wniosek, zrobili listę konkretnych chodników, które mają być realizowane. I po prostu no, szlak nas trafia, jak nam okazuje się, że brakuje nam po prostu 2000 głosów. A gdzie już panu mówię? Bo mamy 12 tysięcy osób tu. A przejdzie pan na Kalinowszczyznę? Ile mamy osób, ludzi na Kalinowszczyznę? 23 tysiące. 23 tysiące. No i jaki jest problem zebrać 2300 osób u nich, a 2300 głosów u nas? I to jest takie frustrujące. No dobrze, to proszę spojrzeć też w drugą stronę. Jeżeli oni zobaczą, że Tatary na przykład potrzebują mniej głosów, czy... To jak oni powiedzą, no zaraz, mamy więcej ludności, prawda? Więc nie stworzy pan dokładnie takiego systemu, z którego byliby wszyscy zadowoleni. Ale to jest proporcjonalne. Ale to jest 10% 2300, a u nas 12 300 osób, dziękuję. Krótko tak, to było poruszane. I krótko, jest krótko. I wtedy się nikt tego nie czepia, bo tam jest 60 tysięcy osób, muszą zebrać 6 tysięcy głosów. I jest spokój. I jak se zbiorą, to se zbiorą, bo my se zbierzemy. Będzie niespokojne miejsce. Będzie. Zawsze przegrywamy. Dlaczego oni mają 6 razy więcej głosów, żeby... Bo mają 6 razy więcej głosów. Ale powiedzą, że tam jest 6 tysięcy płatników podatku PIT, tak? No i co z tego? A u nas jest CIT. A u nas jest mniej. U nas jest CIT, u nas jest to nie będziemy się tylko ja nie mówię, czy pomysł jest z natury dobry czy zły. Ja mówię od razu, ja po prostu sobie od razu wyobrażam, jakie będą głosy z drugiej strony. Już pan faworyzuje czuby. Nie. Panie radny, to chciałbym właśnie zadać, jak poruszyłem temat. Nasze dochody tutaj z przemysłu, jako dzielnicy miasta, nie? Wnosimy coś jako dzielnica do miasta. A co to szaczuby? Tylko PIT. No. I to też jest bezpośrednio na miasto. I zanim te sprawy dla nich dalece, to Lublin jest zarejestrowany. No ale Ursus jest zarejestrowany. Megatem też jest zarejestrowany. No bez przesady. Odlewnia jest zarejestrowany. Kuźnia jest zarejestrowana. Kołownia jest zarejestrowana. Ale wie pan, chodzi o to, że my tak sobie wymienimy, ale Czechów panu tak nie wymieni. Ale podatki od gruntu i tak dalej płacą. Dobrze, w każdym razie taką propozycję złożyliśmy w styczniu, w tym roku. Kto z państwa chciałby w tej kwestii jeszcze zabrać głos? No to co powiedział Kamil, proporcjonalność i tyle, no to byłoby uczciwe. Nie do końca, bo to oznacza, że w danej dzielnicy głos będzie się liczył jako 1/6. Ale panie radny, to co pan powiedział, to co pan powiedział wcześniej, o takim, to zmógł mi słowo, chodzi o to, że tam jest 20 tysięcy ludzi, tak? Mieszkańców. Jak ma 12 tysięcy przegłosowanych? No my przecież ich nie przebijemy. Jakie mamy my szanse? Jak ma 12 tysięcy, to nawet 60. Nie ma szans. I co to pan powiedział jeszcze, że o... No, no ale nie przerywajmy. O aktywizacji tych mieszkańców. Niech się tam przedsięwzięcie tak nie wizuje. Proszę państwo, że naprawdę, że jeżeli projekt jest, załóżmy, na ulicę Ornika Ruckelmana napisany, to zagłosuje z drugiej strony ulicy, że na ten projekt. Panie radny, przepraszam, że brzydko... To sam problem jest u nas. My się tego nie wiemy tu w Radzie, na co będziemy oddawać głos. Proszę bardzo. I jeszcze, przepraszam, dokończę to, co już powiedziałeś. I to my idziemy do mieszkańców i prosimy, i namawiamy ich, że mamy takie projekty, przedstawiamy, czy są za, czy są nie.
Dlatego widzi pan, z Rady Dzielnicy z Tatar wychodzą stricte 2-3 projekty, więcej nie wychodzi. Bo są składane przez Radę, bo mieszkańcy wiedzą, że Rada działa w ich imieniu. I tak powinno to wyglądać. Natomiast tak, jeszcze, bo wcześniej chciałem powiedzieć, bo już pan w poprzedniej punkcie zapomniałem, właśnie to też w razie zapomniałem, mówił pan o głosowaniu z kartami. Właśnie ze względu na to, że, znaczy ja nie mówię tutaj o państwie, o państwa pracy, tylko że w niektórych obszarach Lublina, między innymi to, że te projekty miękkie, studenckie, przez obejście akademików, zebranie, no stworzyły się pewne, powiedzmy sobie, nie do końca uczciwa konkurencja w niektórych obszarach miasta, z tego rozwiązania odeszliśmy. W tym roku to, co się stało ze szkołą, nie wiem, czy państwo wiecie, w jaki sposób tam ten projekt wygrał. Jeśli państwo nie wiecie, to mogę powiedzieć, w jaki sposób wygrał. W pracę na rzecz tego projektu zostało zaangażowanych kilkadziesiąt osób. Oczywiście było to wszystko zgodne z zasadami i z prawem i z zasadami. Natomiast polegało to na tym, że w kościołach, przy mszy było kilkanaście osób. Część wychwytywała ludzi, część osób siedząca z laptopami, gdzie można było od razu zagłosować. Jeżeli ktoś nie pamiętał numeru dowodu, dzwoniono nawet do domu. Więc w ten sposób przy tak zorganizowanej akcji, no ja moim zdaniem nie było to do końca to taka uczciwa konkurencja. Ja tylko jeszcze dodam, że ten... Na jeden telefon to ma się 4 głosy oddać. To ja. Nie było takiego ograniczenia. Nie było żadnego ograniczenia. Ja tylko dodam, że ten projekt był niezgodny z regulaminem budżetu obywatelskiego i zapytaliśmy o to prezydenta i że ciężko odpowiedziała, że prezydent zrobił wyjątek dla tego projektu, więc był niezgodny z regulaminem, ale został dopuszczony. Także ja myślę, że doświadczenia tego roku również wpłyną na to, co się stanie w przyszłym roku. Ja osobiście jestem za tym, żeby tą drogę też uszczelnić, żeby ograniczyć liczbę głosów oddanych z jednego IP, tak żeby nie można było właśnie siąść z tymi laptopami gdzieś pod kościołem, bo jeden dostanie zgodę od kościoła, ktoś inny nie dostanie i nie ma wtedy... I oczywiście podkreślam, to wszystko było zgodne z zasadami, ale takie nie do końca moim zdaniem no, z duchem tego budżetu obywatelskiego, bo nie były równe warunki. Ale ja nie mówię, że... Pan mnie nie zrozumiał. Ja nie mówię, żeby... Po pierwsze, osoby starsze nie głosują raczej przez komputery. No właśnie, przychodzimy na radę i zjedziemy jakiś sposób. To należałoby jedynie się postarać, żeby ten okres, kiedy można tutaj głosować w formie papierowej, znaczy kiedy jest urna wyborcza, żeby był dłuższy niż te, które... Tak, niż ten czas. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Mieczysław. Proszę państwa, jeżeli chodzi właśnie o ten projekt Uszulanek, jest jakie było niezadowolenie w ogóle obywateli, że na stronie budżetu obywatelskiego jest wystawiony regulamin. Regulamin jasno mówi, że tereny w budżecie obywatelskim muszą być własnością gminy Lublin. Nie było tam pod spodem napisane, że są jakieś ustępstwa, że są jakieś dopuszczane wyjątki. I tu jest cały problem, bo ja nie mam nic przeciwko temu właśnie, żeby ten projekt nie przyszedł. Nie? Tylko tak jak mówię, była sytuacja taka, że bardzo dużo ludzi, czyli dużo mieszkańców, obywateli odniosło się, że w regulaminie, czyli stosując się do regulaminu, nie było takiego zapisu. I to już moim zdaniem powinno być jakoś zanotowane. Jeżeli chodzi co do głosowania papierowego. Panie radny, w tamtym roku papierowe dlatego zostało zlikwidowane, bo jak pan sam chyba wie, że liczenie głosów przedłużyło się, żeby policzyć głosy miasto, panie radny, miasto oddało dokumenty, czyli papiery po wszystkich wydziałach, nawet do Wydziału Zarządu Dróg i Mostów, do biura, żeby te papierowe sprawy zostały wprowadzone w system. Mało to, w ratuszu w każdym pokoju był sterta dokumentów, czyli wniosków, które pracownicy ratusza wprowadzali w system. I tu było całą właśnie, można powiedzieć, sedno sprawy.
żeby odejść, jak najszybciej przeliczyć głosy, po prostu zrobili w większości głosowanie elektroniczne. Jeżeli nawet doszli do wniosku, że właśnie taki system jest rzeczywiście lepiej, bo to czy tak, to później musi być wprowadzone w system, no niestety, pomimo to, że chodził autobus, na przykład ten Jasiek czy jakoś, że można było zgłosić, który mieszkaniec nie może dotrzeć do punktu, na przykład, który zdaje się wniosek, ale chociaż tam, gdzie nie ma bomów, powinno być udostępniony właśnie jeden punkt w bibliotece, żeby dana osoba siedziała przygodowo non-stop. Ja nie mówię, że 10 punktów czy ileś, ale chociaż jeden punkt, żeby był. I to można powiedzieć, by ludzi zmobilizowało, żeby pójść oddać ten głos papierowy. A pani kierownik z biblioteki była bardzo zbulwersowana, bo mieszkańcy przychodzili po czasie, w którym tylko był wyznaczony jeden dzień, 3 godziny i bardzo dużo miały z tego tytułu nieprzyjemności. Ja wiem, że miasto chciało się w ten sposób zorganizować, żeby nie doszło do jakichś tam różnego rodzaju sytuacji. Był oddelegowany pracownik z miasta na te 3 godziny. Ale tak jak mówię, nie było to chyba, nie wiem ile mogło być dzielnic takich, które nie mają bomu. Bo na przykład jeżeli jest na dzielnicy bom, no to już sprawę przykładowo troszeczkę rozwiązuje. Ale jeżeli nie było bomu na danej dzielnicy, to niestety miasto mogło zorganizować punkt zastępczy. I to by w jakiś sposób rozwiązało sytuację, że przykładowo można by powiedzieć, nie było, bo nie poszli zagłosować. Ale żeby jeździć na inną dzielnicę i składać papierowy, no to niestety nasze społeczeństwo, a uczestniczę w wyborach różnego rodzaju w komisjach i wiem, że mamy społeczeństwo wiekowe. Mało to. Mieliśmy na prośbę, oczywiście też dostaliśmy zgodę, mieliśmy punkt głosowania elektronicznego w siedzibie rady. Prowadziliśmy dyżury. Niestety na mój telefon przykładowo mogę oddać tylko 5 głosów. Telefonu do biura partycypacji, oczywiście mogę to zrobić na maila Rady Dzielnicy. Że rzeczywiście wchodziłem na maila Rady Dzielnicy. Mało to. Mieliśmy też, nawet pan Józef miał taką sytuację, że wprowadził dane i te dane zginęły. Nie przyszły do pana Józefa. Nie wprowadziłem, tak. Nie przyszły do pana Józefa na maila. Mało to nie przyszło na telefon tej pani, która wprowadziła. Wiadomo, przychodziło do nas bardzo dużo mieszkańców, którzy mają telefon tylko stacjonarny. I przykładowo, jeżeli nie byłoby zgody wprowadzenie na przykład na rzeczywiście maila Rady Dzielnicy, to te osoby by nawet i u nas nie mogły zagłosować. Dzięki Bogu, że po prostu dostaliśmy zgodę na to. Także no, ja na samym początku powiedziałem, chociaż niby właśnie ten cały budżet obywatelski jest ogłoszony, że był dyskutowany i zatwierdzony przez dyskusję z mieszkańcami, ale to nie do końca było właśnie chyba tak, że ustosunkowali się do tego, żeby właśnie wszystkim udostępnić możliwość zagłosowania. Dziękuję. Kto z państwa chciałby jeszcze? Proszę bardzo. Ja dodam, że zachęcam, bo teraz trwała konsultacja społeczna właśnie w przedmiocie regulaminu budżetu na przyszły rok. Zachęcam, żeby zgłosić oficjalnie się tam pod ten adres mailowy te uwagi, bo jest takie tam założenie, że biuro partycypacji tych wszystkich, którzy złożą swoje uwagi, zaprosi potem na rozmowę. Tak jest. I żeby się rozmowa, trzeba zgłosić w pierwszej uwagi. Także koniecznie, żeby tak to zrobimy. Tak to pani prezesie zrobimy. Kto z państwa chciałby zabrać głos? W związku z tym ja proponuję, żebyśmy zamknęli. Proszę bardzo pana Durys. Chciałem zapytać, czy pierwszy punkt rekomendacji dotyczy tego, żeby była określona liczba projektów na dzielnice duże, średnie i małe? To nie wynika z treści, przynajmniej według mnie. Trzeba by go jakoś zmodyfikować treściowo, bo gdybym nie wiedział, że o to chodzi, to bym po treści nie wywnioskował. Ale pan mówi o treści rekomendacji, czy o treści załącznika numer 1 do uchwały numer 53. Rekomendacji, tak? Że z tego pierwszego punktu nie wynika wcale to, o co mi chodzi. No ale tu jest wpisane. Jak to określiliśmy w uchwale Rady Dzielnicy numer 53? Wiem, że jest wpisane,
zapisane, ale wydaje mi się, że to powinno, mogłoby wynikać bezpośrednio z tego punktu. Nie wiem, może macie Państwo i treść rekomendacji, i treść wniosku ze stycznia tego roku. Także tak, a tam jest to wpisane. Ilości są wpisane. O tutaj, proszę bardzo, tam jest, o, jest to wpisane. Bo to jest. Bo to jest razem z tym, tak? Tak. Nie z tym. To są do zmiany do tabela. Tabela tam jest. Bo to w takiej formie. W treści jest tabela. Teraz już wszystko stało się dla mnie jasne. Dobrze. Kto z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Pan Adrian jeszcze, tak? A tak, bo tu jest kilka błędów, bardzo są takie małe kosmetyczne, to może tam podpisać. Dobrze. Pan Pasiecki, proszę bardzo. Tutaj właśnie w rekomendacji jest punkt dotyczący wprowadzenia możliwości do głosowania na dwa małe projekty. Natomiast w załączniku do uchwały stycznia 3. I ja bym to przeniósł, zrobił nowy punkt, dlatego że w pierwszym punkcie, jak jest napisane w związku z tym załącznikiem uchwały, to te podpunkty mogą być mylące. Także ten ostatni, drugi podpunkt bym w pierwszym punkcie zrobiłbym ja to osobno. Chodziło o to, żeby te dwa, ta zmiana jest dlatego wpisana, bo jest różna od tego, co było w uchwale w styczniu tego roku. I dlatego jest wyraźnie napisana dwa. Tak. Kto z Państwa? Pani Tamara Owczarewicz, proszę bardzo. Punkt trzeci. Zwiększyć ilość dni do głosowania papierowego do dwóch. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że przez cały okres trwania głosowania powinna być możliwość głosowania papierowego, panie Józefie. Dlatego, że dzień czy dwa to nie ma różnicy. Oczywiście. Nasza dzielnica akurat w tym momencie jest dyskryminowana. Nie mamy bomu. Zdajmy sobie sprawę, że przez wszystkie dni powinni być pracownicy Urzędu Miasta. Możemy powiedzieć, że nas to nie interesuje, czy nie możemy? No a może jakoś byśmy wynegocjowali z miastem, żeby upoważniać kogoś, na przykład przewodniczącego zarządu. No nie wiem. Próbujmy, rozmawiajmy. No dlaczego my mamy być dyskryminowani tylko dlatego, że u nas w dzielnicy nie ma bomu? To jest dyskryminacja. Ale bomu nie chcieli wyrazić zgody. Dyskryminacja starszych ludzi w dzielnicy. Jasne. Jeszcze pani proponuje? Jeszcze raz, jak tak to zmienić? Po prostu, żeby było... Zwiększyć na czas głosowania. Tak. Żeby była możliwość głosowania papierowego w dzielnicy w trakcie w ogóle trwania głosowania. Czy tam 10, przez cały okres, tak. Większość ilości do głosowania papierowego przez cały okres głosowania. Tak. Ja tutaj zgodzę się jeszcze z Tamarą i powiem, że była taka sytuacja, co odpowiadała pani kierownik biblioteki, że przyszły panie z ratusza właściwie, te panie z ratusza i byli mieszkańcy, którzy przyszli do biblioteki, nawet te panie nie zachęcały w żaden sposób, nie mówiły skąd są i że jest głosowanie. Może nie mogą. To nie wiem, trzeba powinny. Dzisiaj wyborcza może jest. Nie. Tylko chyba dwie godziny, czy trzy, nie wiem dokładnie ile wtedy było. Trzy godziny. I też taka sytuacja. Pani kierownik mówi, przyszli ludzie rano przed południem, a te panie chcieli zagłosować, a te panie, nie było tych pań, chcieli zagłosować, no już drugi raz. Nie? Ale 2 godziny po tej pracy. Kto z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Przeczytam trzeci punkt. Zwiększyć ilość dni do głosowania papierowego
w danej siedzibie do głosowania przez cały okres głosowania. Cały czas trwania głosowania. Oczywiście przyjmujemy uwagę pana prezesa, że musimy to złożyć w formie papierowej. Kto z państwa miałby ochotę swoje jakieś sugestie, to oczywiście nie ma sprawy, nie zgłasza do Wydziału Partycypacji, bo czekają na to i będą, tak jak pan powiedział, będą zapraszani do pierwszego spotkania, w którym będą brali udział ci, którzy złożą te propozycje. Czy w związku z tym mogę przeczytać rekomendacje do jako wniosek do... Proszę bardzo. Jedną uwagę. Czy można tutaj wprowadzić podział liczby projektów zwycięskich w zależności od wielkości dzielnicy? Na przykład, tak jak to określiliśmy w załączniku numer 1 punkt 5 uchwały Rady Dzielnicy Tatary numer 53 z dnia i tak dalej. Numer 1 punkt 5 uchwały. Załączymy całą uchwałę. Ale można napisać... Wyraźnie jest pokazane, że to chodzi o tą tabelkę. Dobrze. Numer 1, punkt 5. Tak. Takie, dobrze. Proszę bardzo. Tak jak Państwo sformułowali ten punkt o wielkości tych dzielnic, jest to... W rozumowaniu, jak się czyta, to jest zupełnie inaczej niż to, co Państwo mówili. Bo Państwo mówicie względem ilości mieszkańców, tak się zrozumiałem, a tutaj wielkość dzielnicy, to nie wskazuje się na to, że jest. Dopiszmy względem ilości mieszkańców. Ale w załączniku jest napisane, wyraźnie napisane, to może, że napisane jest o ilości mieszkańców. To i to napiszmy w nawiasie, dotyczy ilości mieszkańców. Pisze, projekt dzielnic dużych to jest powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Projekty dzielnic średnich to jest od 10 tysięcy 1 do 20 tysięcy mieszkańców i projekty dzielnic małych do 10 tysięcy mieszkańców. Dlatego mogę wskazać, że o jest już wniesiona poprawka. Proszę bardzo, pani Sylwia Drecher, proszę bardzo. Mówi o wielkości w zależności od liczby mieszkańców. Tak, gdzie by krytyk miał. Zamiast od wielkości. W punkcie pierwszym? Tak. W zależności od ilości liczby mieszkańców. A, od nie wielkości, tylko od ilości liczby mieszkańców. Od ilości liczby. Od liczby mieszkańców, tak. Od liczby mieszkańców dzielnicy. Czy jeszcze są jakieś uwagi? Czy są jeszcze jakieś uwagi? Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku, rekomendacji jako zapisu do protokołu w treści następującej? Rekomendacja Rady Dzielnicy Tatary w sprawie zmian do regulaminu budżetu obywatelskiego na 2019 rok z dnia 7 listopada bieżącego roku. Wprowadzić podział ilości projektów zwycięskich w zależności od liczby mieszkańców dzielnicy, na przykład jak to określiliśmy w uchwale Rady Dzielnicy nr 53 z dnia 7 stycznia 2017 roku, ustanawiającej załącznik nr 1 punkt 5 do niniejszej rekomendacji ze zmianą dotyczącą ilości małych projektów zwycięskich w grupie projektów ogólnomiejskich, to jest do ograniczenia do 2, a jest ich więcej, wprowadzenia możliwości głosowania na 2 małe projekty, jest możliwość głosowania na 1 mały projekt tylko, na 1 duży i 1 mały projekt. A zwycięskie są... Zresztą można mu 2 zaznaczyć. No tak, żeby mieć luksus wybierania przed obowiązkiem i luksus wybierania z przyjemności. Punkt 2. Ustalić do dużego projektu maksymalną kwotę w wysokości do 800 tysięcy złotych. 800 jasne tysięcy, nie milionów. Tak jest. Zwiększyć ilość dni do głosowania papierowego w danej siedzibie do głosowania przez cały okres głosowania. Ale w danej siedzibie?
i utrzymać zasadę tworzenia punktów do głosowania elektronicznego również w innych miejscach niż w siedzibach do głosowania papierowego. Niż punkt, nie siedziba, tylko punkt. Punkt tak? Głosowania. W danym punkcie. Tak? Jest tutaj na przykład imię, ilość, to liczby. Podział. Podział ilości. Nie, nie, podział liczby ilości projektu. To jest dobrze pisane. Nie, nie, to nie liczba, tylko ilość. Tak. Poprawki naniesione, głośno były przedstawione. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej rekomendacji do wpisania w protokole dzisiejszego posiedzenia? Stwierdzam, że 13 osób jest za, czyli wszyscy. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do następnego. Panie Przewodniczący, można? Proszę bardzo. Przed następnym punktem. I mamy przedstawiciela Straży Miejskiej, możemy go nie trzymać, żeby go nie trzymać, to może... Jeżeli nie chce. Jeżeli chce. Może, że nie chce, to... Nie, no, chce. Dobrze, to czy inne wnioski są w tej sprawie? To, proszę bardzo, otwieram rundę pytań do pana Pawła Stefaniaka, naszego... dzielnicowego, najlepszego dzielnicowego w mieście, skądinąd. Najlepszy, bo się stara. Może. Proszę bardzo, pan Wiesław Stasiak. Akurat myśmy już z panem Pawłem rozmawiali, jak miałem dyżur, zaszczycił nas obecnością. No i myśmy złożyli pismo do zarządu Turkimostu w sprawie parkowania na ulicy Frezerów. Dłuższego czasu mieliśmy się tam odnieść, no był taki okres, że nie odnieśliśmy się ostatnio właśnie na pismo pana Damiana, też była dyskusja i trafiła nasza rekomendacja właśnie w spraw miejsc parkowania na ulicy Frezerów i później wyjazdu. No i właśnie też na spotkaniu, jak pan był na Radzie, rozmawialiśmy właśnie, że Zarząd Turkimostów rozpatruje tę prośbę naszą, żeby się ustosunkować co do miejsc parkingowych, tylko tam jest kwestia taka, jeszcze muszą obliczyć szerokość chodnika. No właśnie obawiam się, Mięciu, że tam z tym, po tej prawej stronie będzie problem właśnie z parkowaniem. Tego. No, może oddam głos panu Pawłowi, bo tam powiedzieli chyba... Ja się zorientowałem, będąc w ZDM-ie, właśnie to jest ten, chodzi o ten chodnik, o jego szerokość. I nie chcę skłamać, ale chyba to jest 2,40 albo 2,30, żeby pozwolić na parkowanie na chodniku, prawda? Tutaj pan Damian kiwa głową, chyba wie, o co chodzi. Tak, 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 wiem. Tak, także, ale ja jestem na bieżąco. Tak, ale wiem, że jest Zarząd Turkimostów bierze pod uwagę zmianę oznakowania na ulicy Frezerów, żeby też zmieścić znak, który znajduje się po lewej stronie od wjazdu z Mogiewskiej, prawda? Bo to jest droga jednokierunkowa i tak, i nawet wspiera was w tych staraniach radny Połeś z Gronowic, który był tam, chyba był studentem, teraz już nie jest, ale wiem, że napisał taką właśnie, no dokładnie, bo on też tutaj wiem, że do rady też chyba skierował to list. Także coś tam będzie pozmieniane, jeżeli chodzi o znaki, no i co do samych działań Straży Miejskiej na ulicy Frezerów i Projektowej, została przeprowadzona szeroko zakrojona, jak powiem, akcja. Tak. Ludzie się bardzo skarżyli. Tak, skarżyli się, no bo wiecie Państwo, dużo zostało założonych urządzeń blokujących, zostało dużo nałożonych mandatów, dużo kierowców zostało ukaranych i no i wiadomo, nie spotkało się to z jakąś... Ale tam na przykład to nie przeszkadza. Ale działania zostały z nim. Posiedzeniu pokazywania zdjęcie jednego samochodu, jak zaparkowało. Wreszcie parkują tam, gdzie potrzeba. Ale pana wtedy nie było, to ja mu zademonstruję. A to nie było tak na łuku tam na Frezerów, na tym. Bo tam jakieś zdjęcie zostało przysłane do. No to jest. No to ja widziałem.
No to do mnie dotarły. Bo te dokumenty do mnie dotarły, także to, to zdjęcie widziałem. Gdzie nie ma przyjazdu sobie Także na również jeżeli chodzi o tą okolicę, ulica Myłgiewska 79, tam gdzie jest ten sklep z motorami, tam jest również taki problem spożycia alkoholu dosyć spory i ostatnio zajeżdżaliśmy tam z kolegami i również zostały nałożone mandaty na te na osoby pijące alkohol, także też tam jakoś zadziałaliśmy, mam nadzieję, że zmniejszy to. To nie jest jakiś tam wielki problem. No, stoją w tym miejscu od 40 lat. Tak wiem, ale... Ale telefony, do nas są jednak, że ktoś tam się skarży, prawda? I na pewno jak będziemy mieli możliwości, to będziemy tam podjeżdżać i po prostu kontrolować no, to spożywanie alkoholu i inne jakieś nieprawidłowości tam. To może o montażowej też nie zapomnę. No to wszędzie staramy się być, a nie wszędzie możemy, tak? Także na pewno jakieś tam działania zostaną wzmożone. Coś ponoć było ostatnio, wpadli się na mandaty, które tam są. Rozumiem pani Monka, tak? Proszę bardzo. Nie, ja poprosiłam Pawła, żeby nie zapomniał montażowej. Dobrze. Proszę państwa, właśnie płynęło do nas od pana Pawła sprawozdanie za pierwsze półrocze 2017 z pracy. No, obfity materiał. My później będziemy to jeszcze dyskutować, żeby właśnie pisemnie wyrazić naszą opinię o pracy pana naszego dziedzicowego, a teraz chciałbym właśnie podziękować za dobrą pracę, żeby to było w sumie już od nas, bo z tego co nawet tak pokrętnie słyszymy głosy, że rzeczywiście jesteśmy z pana zadowoleni i wyrażamy wielką wdzięczność za zaangażowanie. Tu nawet kiedyś pani Tamara powiedziała, że o co bym nie poprosiła, to stara się bardzo. Dziękuję. Także, tak jak mówię, my jeszcze wyrazimy naszą opinię rady pisemnie, ale na razie dziękujemy za działalność, jaką pan z nami. No i prosimy o dalsze. Prowadzimy do porządku obrad na następną. I niech pan nie zapomina o przyjaźni 21 Piwnice, bo się teraz przenieśli z 21 Piwnic do przyjaźni 11 do Piwnic. No i płot za bagażem. A reklamy nie ma, to, czy, bo ja jeszcze pana nie pytałem. Nie ma. Nie ma. Samochód już parkuje w tym miejscu, drugim. Nie ma już. Nie ma reklamy. Zobaczcie, że ustawiam. A, no to jest. Nie mogę dojechać, tak powiem, do przyjaźni. No to jest to zrealizowane. Nie ma, patrzyłem. Niestety. Tak. Tak. Ale jak nie ma przyczepy, to bardzo miło. Tak, że wywiązała się kierowniczka z umowy, także. Kto z państwa ma jeszcze sprawy do pana dzielnicowego? Ja mam, ale poza protokołem. Dobrze. Panie pan, proszę bardzo. Pani Iwona Stepanek, tak? Nie, to już ja. Po chwili rozmawiałam o lisach biegających po tych działkach naszych. Po ulicy biegają. No biega to stworzenie, ale też zdechły leży. Nie wiem, co ma to zabrać, o czym pan panu mówił, żeby złożyć do Straży Miejskiej. Ale jak się jest, nie bardzo utylizuje te. Przy śmietniku, przy schodach, duże samochody zwłaszcza. Duże samochody. Duże samochody. Tak, ale typu ciężarówka tam jakaś biała. Ciężarówka to nie, bardziej wątek. Bardziej takie wątek. To u mnie na placu ciągle wam stoi. Tam blokuje się przejście, to jest przejście do sklepu. Tam blokuje się. A tam blokuje mi dojście do sklepu. Panie Bewa, jeszcze ja pisałem do państwa, do Straży Miejskiej w sprawie usunięcia samochodu z terenu spółdzielni mieszkaniowej Motor przy ulicy Hutniczej 24 i to jakoś tak stanęło w miejscu, bo to już trwa 3 miesiące.
i a tam obu dalej ten jak stał, tak stoi, to nie jest ani naszego mieszkańca, tylko mieszkańca osiedla dzielnicy Tataria, ale ludzie nie chcą, żeby z motoru, żeby stał na ich miejscu jakiś samochód i prosili, żeby to jest teren prywatny przesunąć. Tak, to jest, znam tą sprawę. Właściciel tego pojazdu zmarł się niestety wnikowi. Nie ma, z tego co wiem, teraz jakichś tam ludzi, którzy by odliczyli z tej rodziny ten pojazd i którzy by mogli go zabrać. A jak tutaj pan radny wspomniał, jest to teren prywatny. Nawet ten pojazd stoi pod tabliczką teren prywatny spółdzielnia Motor bodajże. I w tym temacie, no, jeżeli stan prawny się nie zmieni, nie bardzo możemy pomóc. A to możecie doradzić. Sprawa jest ciężka tego typu, bo to jest. Trzeba. Nie no, nie to zawsze. Można scholować na koszt administracji, tak, na koszt właściciela terenu właściwie. Z tym, że później pieniążki odzyskuje się na drodze cywilnoprawnej. Tak? Po prostu trzeba sprawę zakładać i no nie jest. Nie ma komu. Nie ma komu, no dokładnie. Nie jest to takie proste prawnie do przeprowadzenia i czasowo też to jest. Ja tego nie powiedziałem, nie słyszałem. To pan protokół, panie, mam pytanie jeszcze do pana dziedziczowego. Nie ma, to dziękuję panie Pawle. Zapraszam oczywiście do brania udziału w dalszym części naszego posiedzenia. Przystępujemy do następnego punktu porządku obrad. Punktu 8. Rekomendacja zadań do Zielonego Budżetu Obywatelskiego na 18 rok. Proszę państwa, do 12 listopada powinniśmy zgłosić propozycje do Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Odbyły się dwa spotkania mieszkańców. Gospodarcza 10, 12 i 14 i mieszkańców Kutnicza 16, 18, 20 i 24. Na tych spotkaniach przyjęliśmy koncepcję przebudowy tych terenów. Koncepcję przyjęliśmy ogólną, dlatego że szczegóły będą dopiero robione, jak będzie opracowywana już koncepcja taka projektantów. To wtedy będą szczegóły. Określiliśmy, że żeby były jak najwięcej terenów trawiastych, żeby były i w jednym, i drugim klomby kwiatowe, stosowne alejki te pokrywające się z dotychczasowymi ścieżkami. Wypowiedzieliśmy się na temat ogródków przydomowych. W przypadku gospodarczej mówiliśmy, żeby je zachować. Również w przypadku hutniczej też. Z tym, że mówiliśmy o ujednoliceniu ogrodzeń, tych ogrodów przydomowych. W przypadku gospodarczej mieszkańcy akceptowali mini plac zabaw. W przypadku hutniczej wyrazili sprzeciw. W przypadku hutniczej również są mieszkańcy skłonni rozważać, żeby jakiś cieczek wodny był podświetlany. Mimo początkowego sprzeciwu w tej kwestii. Ostatecznie, ponieważ dotarło do nich, że to nie są duże nakłady, bo to byłby tylko mini cieczek, ze zamkniętym obiegiem wody, w związku z tym koszt byłby niewielki i na to przy hutniczej wyrazili zgodę, żeby to do ogólnych zasad projektowania ująć. W związku z tym mam tylko prośbę, żebyśmy się chyba, pani Tamaro, no ale nie wcześniej, bo ja nie bardzo jestem czasowy, ale żebyśmy w piątek skończyli opracowywanie projektu. Ja już zrobiłam. Zrobiła pani to? Tak. A, no to dobrze. Powiedział pan, że dobrze, no to świetnie. No to proszę bardzo. Gotowe. Nie, na bazie się pana punktów. Tak. A co to za filozofia? No to muszę grupę do podpisywania i wysyłać. Myślałam, że no, może ktoś się jeszcze.
jeszcze będzie. A chciałem, ja a propos zielonego budżetu, to chciałem powiedzieć, że teraz jakby chyba jest zablokowana możliwość składania wniosków papierowych, tylko są wyłącznie drogą elektroniczną. No, ale to tak mówię nawet, żebyśmy tutaj wiedzieli, jakby ktoś chciał składać. Ja też wiemy o tym, tak jest. Żeby gdzieś później nie przegapił. Czy do tych ogólnych uwag jeszcze są jakieś pytania? Bo ja byłem na tych spotkaniach, była pani Tamara, był pan Habior, był pan Stasiak na obu spotkaniach i był pan Adam Pasieczny. Czy pytania może z państwa macie jakieś w tej sprawie? Nie ma. To tylko w formie informacji. Rozumiem, że jako Rada nie wnosimy uwag do tego, żeby te dwa projekty do Zielonego Budżetu Obywatelskiego złożyć. Z nadzieją, że wejdą, bo jak zwykle będą dobre. Z realizacją tylko są później problemy, ale jedziemy dalej. Ale składamy. Pieniądze były przyznane i jeszcze nie... Dobrze, przystępujemy do kolejnego punktu. Wyrażenie opinii w sprawie projektowanego przez Zarząd Dróg Mostów zamknięcia na stałe kładki dla pieszych nad Aleją Tysiąclecia i określenia rozwiązań zastępczych. Proszę bardzo, udzielam głosu panu przewodniczącemu. Myśmy już na wcześniejszym, na tym ostatnim zebraniu dyskutowali i głosowali na temat rozebrania kładki. Ja akurat się wstrzymałem i to jeszcze koleżanka. No i tak prawdę mówiąc chciałbym się odnieść do tego, że nawet w rozmowie z mieszkańcami można powiedzieć, że szkoda, żeby ten obiekt tak jednym kliknięciem został rozebrany. I dlatego miałbym taką propozycję, że przed podjęciem decyzji, żebyśmy jeszcze raz przedyskutowali, oczywiście do odpowiednich, czy do Zarządu Dróg Mostów zadali im parę pytań związanych z tą kładką i dopiero po uzyskaniu jakichś lepszych wiadomości co do kosztów naprawy, czy w ogóle rzeczywiście, czy to jest możliwe naprawy remontu, czy duży koszt właśnie będzie, chociaż my już pan Józef pismo napisał do Zarządu Dróg Mostów, żeby mniej więcej określić, jaki to by koszt. Ale nie odnieśli się. Nie odnieśli się jeszcze. Bo jeszcze się nie odnieśli. W każdym już razie moje zdanie jest takie, tak jak co do niektórych mieszkańców, że by to zadecydować, to mi się wydaje, że najpierw trzeba było dużo więcej informacji uzyskać i dopiero podjąć jakieś decyzje. Dlatego zaproponowałem, żeby wnieść na naszą właśnie sesję ten punkt wyrażenia opinii w sprawie projektu do Zarządu Dróg Mostów. Myśmy pismo dostali, że oczywiście ten obiekt wymaga właśnie remontu schodów, jak i podjazdów, no i nic poza tym. Dlatego mi się wydaje, że trzeba dalej uzyskać jakieś większe wiadomości, żeby podjąć decyzję, no i może też bardziej uzyskać jakieś opinie mieszkańców, co one na to. Chociaż wiadomo, że żebyśmy nawet zrobili sondaż, no to mogłoby być 50-50, ale to też jest sytuacja taka, że najpierw trzeba się zastanowić, a dopiero później wydać decyzję. To trzeba pójść do osiedla i... Czy są inne głosy w tej sprawie? Znaczy ja w pierwszym momencie, jak to o tym wiedziałem, byłem za, żeby to zlikwidować. Ja też. Ale tak, lepiej mieć niż nie mieć. Jasne, tak jest. Mamy przejście ten na poziomie jezdni na światła. Ktoś już obliczył, że przejście z Tatar na Przyjaźń trwa kilka minut, bo tam jest parę cykli, a góro szybciej. Ale właśnie o to widziałem. Ale z drugiej strony no, myśmy o tej chata walczyli. To jest tak, remont. Te kładka nie spełnia żadnych w tej chwili norm, bo nawet te balustrady są za niskie. Kiedyś były inne normy, dzisiaj są inne normy. One są w stanie też fatalnie co chwilę spadać, bo to też są skorodowane i za chwilę będą spadały na to jezdnie. Tam już jest brzegi podpinane, siatka. No bo to się, no to skowok jest spawane, korozja, bo to lata swoje ma.
Nie, bo się kruszy i to proszę Państwa, ja bym, jeśli by był jakiś remont tego wiaduktu, ja bym to widział w lekkim zadeszeniu, jako tunel taki fajny. I to nie miał jakiś sens. Dwa, z tego mostu spadło parę chłopaków i dziewczyn, bo nie mają jakieś fantazje, pójdzie sobie ich uprzelatać. W cudzysłowie i spadają do samochody, bo... To jest wina mostu, że stoi, że z niego spadają. Ale jest pewnie, że nie, bo spadają i zwierzowców na tarach też. No, moja propozycja to, ale jest... chodzi o to, że to trzeba pewne rzeczy troszkę mądrze ograniczać. Jeśli byłoby to w formie lekkiego zadaszenia, to byłoby bezpieczniejsze. No to... Żeby nie przedłużać rozmowy, mi się wydaje, że po prostu zorganizujemy spotkanie, czy będziemy chcieli się spotkać z przedstawicielami zarządu tych mostów, żeby uzyskać, tak, żeby uzyskać więcej informacji i jeżeli rzeczywiście będzie adekwatne, czyli koszty przykładowo nie będą w stanie podnieść na remont albo nie będzie to zasadne remontowania, to oczywiście podejmiemy stosowną decyzję. Proszę Państwa, jak Pan Przewodniczący będzie zarządem dróg i mostów, to proszę ich zaprowadzić pod spód tego wiaduktu, a w szczególności tam, gdzie jest te pochylnie dla wózków inwalidzkich. To zobaczy Pan, że i byłem za rozebraniem tego i jestem za rozebraniem tego wiaduktu. Dobrze, ale nie znamy faktycznie porównywalnych kosztów, dlatego że tak, my jesteśmy przygotowani, mamy tutaj opracowaną propozycję, co w zamian. Dokładnie mamy to rozpisane, wiemy, co chcielibyśmy w zamian tego uzyskać, tylko że nie mamy jeszcze informacji na temat remontu, ewentualnego remontu, ani schodów, ani podjazdu. Proszę bardzo, pan Adrian Durys. Ja popieram zdanie pana Stasiaka, żeby to zdjąć z dzisiejszego porządku obrad, dalszą dyskusję i przenieść to na kolejne nasze posiedzenie, jak będziemy mieli więcej danych na ten temat. To, proszę bardzo. Było już mówione, wypowiem się może jako osoba, która jednak najbliżej jest i też z mieszkańcami rozmawiam. Właściwie w tym momencie kładka jest zamknięta, o czym myślę, że wszyscy mają tego świadomość. Nie wiem, co oznacza zamknięcie na stałe, czy zamurowanie. Trochę się nie da zamurować, więc już jest... W ogóle nie obecność. To jest likwidacja. Demontaż. To jest demontaż, tak. No, natomiast... Tak jak tutaj Pan Przewodniczący słusznie zauważył, dopóki nie znamy właściwie kosztów, ani kosztów rozbiórki, ani kosztów remontu, no to dyskusja jest trochę bezprzedmiotowa. Znaczy ja powiem Państwu, że jeśli to jest oczywiście jakikolwiek sposób porównywalny, że kładka przy UMCS-ie, która była kompleksowo remontowana, to były 2 miliony złotych. Milion UMCS, milion miasta. Tu może mniejsze było. Nie, to będzie więcej jeszcze. Nie. To też ty, to nawet zwinta była zamontowana. Tam dłuższy posta, to jest inna w ogóle. Dobrze, to zamyka dyskusję na temat punktu 9. Przenosimy ten punkt na kolejne nasze spotkanie. Przystępujemy do realizacji 10. punktu. Informacja zarządu o bieżących sprawach. Proszę bardzo, Panie Przewodniczący. Proszę Państwa, zacznę właśnie od rezerwy celowej. W większości te punkty, co wnieśliśmy, już zostały zrealizowane. Zostały nam dwa. Pierwszy jest właśnie chodnik na ulicy Mełgierskiej przy markecie. I właśnie tu była sytuacja taka, że tam wnieśliśmy nie remont. No zazwyczaj właśnie, nie wiem dlaczego, ale wychodzimy z propozycją o remonty chodników. Tam akurat wnieśliśmy nową inwestycję. I też trafiło to do Wydziału Inwestycji i Remontów. Wydział Inwestycji i Remontów przyjął ten wniosek. No i oczywiście po jakimś terminie dostałem wiadomość, że nie tylko chyba ja, ale i Pan Józef, że w całości inwestycja nie może być zrealizowana z tego względu, że koszty inwestycyjne poszły w górę. No i możliwość tylko było wydeptaniem ścieżki. No i z każdej strony, z której strony by chciał przejść, jedynie tylko turystyczne, co ma możliwość dojścia chodnikiem. Myśmy dlatego zawnioskowali ten chodnik, ale tak jak mówię, w zupełności nie dostaliśmy usatysfakcjonowani, które znów chyba będziemy na następną rezerwę celowo wnieść dokończenie, czyli 14 metrów chodnika. W każdym razie to troszeczkę może nie mamy pretensji, bo to jest nowa inwestycja, czyli nowe zadanie, dokończenie,
ale tak jak mówię, Wydział Inwestycji i Remontu z początku nie zabrał, czyli nie określił się, że nam zabraknie, dopiero po jakimś czasie. No i ta inwestycja, właśnie to, że troszeczkę takie niepokojące, że żeby to wykonać, trzeba by było wystąpić o mapę do celów projektowych, zrobić projekt, no i wykonać ilość metrów chodnika. I to dlatego i koszt wyszedł większy, no i w sumie jeszcze do tej pory nie został zrealizowany, bo to jest w trakcie realizacji, no a koniec roku mamy. Mam nadzieję, że będzie to wykonane. Na razie jeszcze nic mi nie wiadomo, jak na jakiejś tam etapie to jest już dalej. Tak jak wystąpiliśmy, no, pytaliśmy się Wydział Inwestycji i Remontów, mówią, że nie mają pieniędzy, nie dołożą nam 14 metrów chodnika. Teraz przechodzę do następnej, właśnie do następnego wniosku i tutaj wyszło chodnik, czyli remont chodnika przy ulicy Motorowej. Chodnik przy ulicy Motorowej od bloku, praktycznie mówiąc, od bloku numer 7 do bloku numer 1 jest w fatalnym stanie. Też jako po jakimś dłuższym okresie czasu dostaliśmy z zarządu Tumusów pismo, że też nie może być zrealizowane ze względu na to, że koszty zostały właśnie podniesione. No i z tych pieniążków, co żeśmy zadeklarowali, wyszło, że możemy zrobić tylko 30 parę metrów chodnika. No i jako zarząd podjęliśmy oczywiście też i dyskusję z innymi radnymi, podjęliśmy decyzję, przenieśliśmy środki z innego miejsca rezerwy celowej, czyli konkretnie chodzi o przedszkole. No, tam jest asfaltowe, ale jeszcze nie jest aż w takim złym stanie. Przenieśliśmy to na chodnik właśnie, ten Motorowa 7-1. Ale nas niedużo doszło, że z 30 parę metrów okazało się, że możemy zrealizować 52 metry. No i byłem w zarządzie Trójki Mostów, zadałem pytanie, z której strony ja mam ten chodnik zacząć. Czystej, bo prawdę mówiąc z jednej i z drugiej strony jest w fatalnym stanie. No ale powiedział dyrektor, że nie doda nam też na 14 metrów chodnika. Już założyłem 14 metrów chodnika do momentu, nie całego chodnika, tylko do momentu, z którego piesi korzystają, żeby można było normalnie korzystać z tego chodnika. Powiedział, że w żadnym wypadku nie da nam pieniążków, bo nie ma. To lepiej zacznę od Motorowej. Nie dodał na 10, to i nie doda nam na ten. Ale zacznij lepiej mieć od Motorowej 1. W każdym razie też ten projekt do realizacji został już nawet przez wykonawcę chyba przejęty. Także realizacja ma się zacząć teraz w listopadzie. Jak mi wiadomo, chyba do 20 listopada ma być skończony. No ale jak mówię, w pewnym momencie urwano. Proszę? Może do grudnia? Nie, do 20 listopada, tak jak dostałem informację do zarządu. To szybko się. No jak się zepnął. Proszę Państwa, druga sytuacja jest taka. Dawna firma Solidarność, a obecnie Kolian, wystąpiła do nas z pismem, żebyśmy wnieśli o remont chodnika na ulicy Gospodarczej, czyli od skrzyżowania z Mełgiewską do ich bramy wjazdowej. Do ich bramy wjazdowej, jako że stwierdzili, że chodnik jest w złym stanie, że murek oporowy, który jest po prawej stronie chodnika, też jest w złym stanie, że tam nieładnie to wygląda i zagraża, że ta skarpa się wsunie. Wystąpili z prośbą, żebyśmy to wnieśli do miasta. Oczywiście wystąpiliśmy z pismem, że nie ma problemu. Możemy wystąpić dopiero w następnym roku do budżetu miasta i to uczynimy na prośbę, ale też zaprosiliśmy ich na spotkanie. Akurat do mnie tam przedstawiciel z Kolejana dzwoniła, zaproponowaliśmy, że przyjmiemy ich w czwartek. Oczywiście z propozycją może wniesienia tej realizacji z rezerwy, nie z rezerwy, tylko z inicjatywy lokalnej. Że jeżeli przykładowo by chcieli podjąć z nami współpracę i coś niecoś dołożyć, zaproponujemy przykładowo, że są jeszcze coś takiego jak inicjatywa lokalna z udziałem właśnie środków prywatnych. Zobaczymy, jak do tego podejdą. No i przechodzimy do projektu, który już został z inicjatywy lokalnej zatwierdzony przez pana prezydenta. Właśnie plac przy ulicy Montażowej, przy poczcie.
też, tak jak Państwo widzicie, nadal nie jest realizowane i na razie nie będzie w realizacji z tego względu, że już od dawna z Panem Przewodniczącym Józefem proponowaliśmy spotkanie dalsze w tej sprawie. No, mamy problemy, że dalej nie mamy spotkania w sprawie uzgodnienia, co dalej z tym projektem. No i też dzwoniłem w poniedziałek, też na razie jeszcze nic nie wiadomo, biuro partycypacji też nie mogło nam mi określić, co dalej z tym naszym, naszą inicjatywą i jak dalej sprawi się potoczą. Nie wyrażę chęci jakoś, no nie wiem, do zaprojektowania tego jakby przez inwestora, w ogóle się nie... Znaczy, no, żeby coś takiego, to musimy właśnie być na spotkaniu i zacząć rozmawiać. Dlaczego? Ale tam miał projekt być opłacony przez pana Kaczorowskiego, tak? I tutaj jest pewien konflikt. Nie, to, bo tu jest jeszcze inny konflikt, bo tutaj się wycofuje rakiem projektem. I czy w tej sytuacji... No, ale przez pana Kaczorowskiego się wycofuje. Biuro Partycypacji wie już o tym, że nie będzie tego robiła pani przedmiotu. No właśnie. Tak, ja poinformowałem, że wykonawcą projektu będzie Politechnika Lubelska. Nie osoba prywatna, fizyczna, tylko Politechnika. Wiedzą o tym. Prosiłem, tak jak pan Stasiak rozmawiał, telefonicznie, ja byłem osobiście u pana Piotra Chorosia i też go prosiłem o to, żeby zrealizował to, co ustaliliśmy dawno, już parę tygodni temu, żeby wyszło pismo z Wydziału Inwestycji do projektanta, czy tam do pana Kaczorowskiego, czy tam, ale w zasadzie do projektanta. W tej chwili wiadomo, kto to jest, żeby w tym piśmie były określone zasady, na jakich projekt powinien być zrobiony, żeby była jasność sprawy, żeby pan Kaczorowski nie wymyślał swoich jakichś tam rozwiązań, tylko projektant ma zrobić tak, jak to w mieście się robi. Czyli tak, jak inwestor. I Wydział Partycypacji wszystko o tym wie. Nie, jak inwestor. Oni wiedzą, no. I my tylko... I chodzimy ich tam, że tak powiem, popędzać, żeby to zrealizowali. Kiedyś podjazd z lampek w ziemi, wiesz. To nie chodziło o to, że on rampę zabudował, sobie rampę, a teraz sobie po tym placu jeździ. No to ja wiem, bo przecież ja z nią cały czas walczę. On ma za duże oczekiwania wobec tego projektu w stosunku do siebie, czy do własnej działalności. Na razie właśnie nikt nie był w stanie uświadomić pana Kaczorowskiego, że... Ja to nie wyrazi zgody na jego jakieś tam projekty. Myśli, że on jest królem i władcą tam i dlatego słuchaj. Nie chodzi o to, czy królem, czy nie władcą Iwonka. Tylko a to? Nie, jest po prostu, słuchajcie, żeby dojść do jakiegoś tego, to trzeba oczywiście dać jakieś konkretne wytyczne i do tych konkretnych wytycznych, żeby się jedna i druga strona ustosunkowała. A na razie to było tak, że nikt nie chciał tego powiedzieć. Myśmy akurat też później mieli pretensje do nas, ale my jako Rada nie chcieliśmy, żeby to od nas wyszło, z tego względu, żeby nie było znowu pretensji, że my jako Rada zabraniamy przedsiębiorcom działania w naszej dzielnicy. Bo my też, prawdę mówiąc, nie mamy nic do tego, co można, co nie można. W większości warunki stawia miasto, co nie? Dlatego powinno się miasto do tego odnieść, a nie my. Jakie wyrażają zgodę, czy postawienie... Jakie warunki należy projektować zabudowy. I myśmy do tej pory czekali, nie zostało to uzgodnione. No mam nadzieję, że teraz dojdzie, no ale tak jak mówię, wszystko się przyciąga. W świetle prawa to nawet sprawnie tam. No już nie będziemy wnikać, bo nie jesteśmy wolni od tego, żeby wiesz, tam nie ma takie pozwolenia. Tak czy o. Proszę bardzo. Jakie jeszcze inne sprawy mamy? Urząd Pracy, panie Mieczysławie. I Turdzie. No właśnie. Mamy w kościele, nie można nie powiedzieć nie w kościele, tylko na parafii. Na punkt Urzędu Pracy.
domów parafialnych. Jest tego typu sytuacja, że ksiądz proboszcz, tak jak Państwo słyszeli na ostatnim spotkaniu, powiedział, że no, zaproponował, że chce wypowiedzieć, można powiedzieć, umowę tego pokoju. Ja rozmawiałem, nie rozmawiałem z księdzem proboszczem, bo akurat nie miałem możliwości, ale rozmawiałem w parafii, że rzeczywiście oni borykają się z sytuacją taką, że nie mają pomieszczeń i chcą te pomieszczenie uzyskać. No i tutaj jeszcze to, że ten urząd działa przez 2 dni w tygodniu, przez krótki okres czasu. Także zaproponowali też, żeby w tym urzędzie na przykład były szafy zamykane, żeby na ten okres czasu, gdzie urząd nie działa, żeby mogli parafia, żeby mogła skorzystać z tego pomieszczenia. No nie ma takiej możliwości, bo tam oczywiście są jeszcze urządzenia, jak drukarki, jak inne rzeczy i po prostu ten pokój, jak pani zamknie, to nie chciałaby, żeby ktoś z tego korzystał. Tak jak wiadomo, że do końca roku nie zostanie ta osoba, ani w ogóle ten urząd, można powiedzieć, no będzie funkcjonował normalnie. Będzie funkcjonował normalnie. Co do tablicy, która była informacyjna, Kościół nie zdjął tej tablicy, panie Józefie, tylko to była ingerencja akurat pogody atmosferycznych, czyli wiatrów. Można powiedzieć, że wiatr chyba strącił tę tablicę informującą o urzędzie pracy. No niestety mi się wydaje, że czy prędzej, czy później musimy przyjrzeć się, gdzie ten urząd przenieść, czyli mi się wydaje na Hutniczo. Nieoficjalnie tam spodziewam się, że może się zwolni pomieszczenie, ale tak naprawdę chciałem zaproponować, nie wiem jaka to była sytuacja, że taki urząd miałby rację bytu w budynku, co wynajmuje MOW. Jeżeli by, po pierwsze, jako że on nie jest otwarty całkiem, tylko jest otwarty 2 razy w tygodniu. Ale on jest chyba w niczym popołudniami otwarty, znaczy kiedy? Nie, raz w rano, od godziny do 15, od 10 chyba do 15 ona pracuje. Tak, nie ukrywam, że ta pani... We wtorki i w piątek. Że ta pani rzeczywiście wystąpiła do nas z prośbą, żeby mogła tam siedzieć, bo ona się czuje tam bezpiecznie z tego względu, że różni przychodzą mieszkańcy o pracę, że nieraz miała sytuację taką, że tam bała się o jakieś tam zagrożenie swojego życia. No i chciałabym rzeczywiście w tym pomieszczeniu zostać. Ale tak jak mówię, mi się wydaje, że to nie jest panie Józefie do końca, że ksiądz proboszcz nie to, że na siłę będzie chciał wyrzucić, ale prędzej czy później będzie chciał to pomieszczenie uzyskać, bo tak jak się zorientowałem, to nie ma pomieszczeń. Wszystko jest wynajęte i nie ma pomieszczeń, żeby przyjąć parafian czy w ogóle jakiś. Ale jak prośbę, jakby pan jednak tak dokończył rozmowę z księdzem proboszczem, żeby jeszcze raz go poprosić o to, żeby dał nam jeszcze no, jakiś czas na nie do końca roku, tylko do końca przyszłego roku. Dlatego, że w tej chwili jest jaka sytuacja. W MOPR-ze na Hutniczej prawdopodobnie tam pan Adam Pasieczny robił rozpoznanie, to tam wolnych pomieszczeń nie ma. To jest po pierwsze. Rozmawiałem z panem Czajczykiem. Nie, pan Czajczyk nie chce udostępnić żadnego pokoju, dlatego że jakieś mają plany swoje własne na temat zagospodarowania tych przestrzeni. I gdzie indziej już nie bardzo. Jeszcze parę propozycji tu jest, no. A na PKP nigdy nie próbowaliśmy rozmawiać. A w tym budynku nie ma takich pomieszczeń wolnych? Gdzie? W tym budynku. Nie, ja rozmawiałem tutaj właśnie, ten to mniejsze, jak mówię, to jeszcze... Nie, tutaj nie ma, do tego pomieszczenia nie ma. Jeszcze by wynajęli. Mieciu, a czy rozmawiałeś z tutaj w budynku dawnego gimnazjum 17? Czy nie ma pomieszczeń? Tam jest szkoła teraz podstawowa. Tak, ale tam jest problem. Ja już mówiłem, ja rozmawiałem z panią tą z Urzędu Pracy, z panią Uniłowską i ona tam by niechętnie poszła, dlatego że na pewno nie daliby jej pomieszczeń na parterze. A ona mówi, no gdzieś tam na piętro się nie bardzo miałaby ochotę, żeby ten urząd wynieść gdzieś tam na drugie piętro.
będę z księdzem proboszczem... Ale lepiej i tak, ale... ...na drugim piętrze niż w ogóle, według mnie. Być może, że do tego dojdzie, tak, no. Ale panie Józefie, a Mopr zlikwidował kasę. Przecież tak, to tam nieduży pokoik, ale po kasie jest wolny. Przecież no ale to też jest na piętrze. No na piętrze jest cały czas na piętrze, ale jest wolny. Jest wolny. Jest winda, ale pokój po kasie jest. Bo kasy już nie ma w Moprze, jest zlikwidowany. To zapytamy o to. No. Mówimy tu o... Ale czy pani na montażowej? Ale tu! Na montażowej czy na hutnicze? Na hutnicze. Na montażowej. Dobrze. Zapytam na hutnicze. A w tej Biedronce? Tak. Na Biedronce. Tam jest Mop. A gdzie to jest budynek? No i proszę państwa na tyle. Właśnie. O turnieju nie powiedziałeś. O turnieju. Jeszcze właśnie, tak jak kolega przypomina, znów tak jak co roku organizujemy, będziemy organizować, a tym zajmie się pan Damian, turniejem tenisa stołowego. Proszę o spokój. Czyli... Teraz upowiem. No może... To ja kontynuuję. Nie, chciałem tylko przypomnieć tutaj wszystkim, że w październiku, jak co roku, odbył się już drugi turniej w tym roku o Puchar Rady Dzielnicy. Wystartowało kilka drużyn. Wygrała drużyna z naszej dzielnicy, także... Słuszna. Kamil świadkiem, że mieli więcej szczęścia niż rozumu, ale wygrali. Ale także lepszą różnicą tak, lepszą różnicą brał. No i przypomnę, że będziemy organizować też drugą edycję tej ligi tenisa stołowego. Także jak ktoś będzie chciał sobie tutaj podziałać, to zapraszamy. Piotrek, liczę na ciebie. Dla gości chcemy pokazać, że to jest właśnie nasz strój naszej drużyny dzielnicy. Gości nie patrzą. Kamera też nie jest skierowana. Tak jak mówię, to jest strój naszej właśnie drużyny dzielnicowej. Sponsorowane z Rady Dzielnicy. Z rogiem Rady, tak. Żebyśmy to sobie integrowali z logiem, z dzielnicą. Znaczy no, żeby wiesz, ludzie widzieli, że jesteśmy i nawet na tym najmniejszym etapie, no po prostu staramy się wspierać tych młodych ludzi. Jak przyjdzie kiedyś siatkówkarz i też poprosi, to myślę, że też ona będzie tyle hojna, że im przyznamy jakieś tam koszulki też. Ja też przyjdę. Ale będzie jakaś odprowadza. Panie Mieczysławie, wszystko dziękuję bardzo. Przystępujemy do następnego punktu porządku obrad. Kto z państwa ma jakieś wnioski, uwagi? Ja mam prośbę do państwa, gdybyście państwo zauważyli, że gdzieś lampy się nie świecą, to proszę mi dawać znać, będę zgłaszał to. Zgłosiłem lampy przy gospodarczej 8, nie palą się. Czy montażowej się jedna nie pali przy sklepie, czy montażowej się stanie? A to tam? Jeszcze panie Józefie. Nie wiem, czy niespecjalnie się nie pali. Proszę państwa, jeszcze była sytuacja tego typu, że myśmy się już odnieśli co do pojemników na frakcję z dużym używaniem. No, muszę z przykrością, że nie miałem czasu właśnie dokończyć tej sprawy, chociaż ona była cały czas właśnie przeze mnie pamiętana, ale pojawiły się jakieś nieznanego pochodzenia pojemniki siwe. Dzisiaj akurat do mnie zadzwonił pan, który jest opiekunem i tak jak na pojemnikach, jest opiekunem, tak jak na pojemnikach widać z Czerwonego Krzyża. No i też był zbulwersowany, że nie wiedział nawet, chciał się dowiedzieć, kto to postawił te pojemniki, no to nie miał takiej możliwości uzyskania informacji. Też zauważyłem, że jeden pojemnik nawet został postawiony na terenie przedszkola 34, innego koloru żółtego. Też tam pisze odbiór rzeczy dla dzieci chyba, czy tam dla młodzieży. No, on akurat jest właśnie podobnych gabarytów, tylko że koloru żółtego, a te inne są koloru siwego, jedynie mają tylko numer jakiś tam inwentarzowy. No i jeszcze też postawione w jakichś takich miejscach dziwnych, no i też nie zapytano nas właśnie o opinię. Czy wyrażamy zgodę, czy po prostu jesteśmy, czy nie. Chociaż już z tym przedstawicielem właśnie z Czerwonego Krzyża rozmawiałem, że chcemy się odnieść właśnie, żeby te pojemniki, co myśmy kiedyś dyskutowali na temat, co stoją przy gospodarczej,
powiedziałem, że chcemy je przenieść. No, wyraził opinię, że nie ma problemu, że będziemy dyskutować na temat właśnie przeniesienia w odpowiednie, adekwatne miejsca. Ale tutaj, tak jak mówię, no nadal jest sytuacja taka, że zostały postawione pojemniki, a nie wiemy kto. Zobaczymy dalej. Spróbuję się dowiedzieć, kto to postawił i z czyjej decyzji. No i to było. Kto z Państwa ma sprawę? Ja mam pytanie, panie proszę bardzo. Gdzieś mi się obiło uszy, gdzieś czytałem, że zmienia się w Lubinie segregacja odpadów. Tak, od 1 lipca będziesz Wydział Ochrony Środowiska sygnalizuje od dawna, że od 1 lipca będzie segregacja odpadów na 4. Frakcja mokra, ta zmieszana, papier i plastik, szkło, papier, metal, plastik, szkło i metal. I 4 pojemniki będzie zamiast 2. Ja już to przerabiam u siebie na jeziorze, w gminie Uszuli, to dostaję woreczki plastik, szkło, metal. Znaczy nie wiem, w jakiej formie to będzie. A pani, ale ma pani informację, czy się opłata zwiększy, czy zmniejszy? Z tego co wiem, że opłata się zwiększy i to bardzo, właśnie, bardzo znacznie. Proszę Państwa, to wynika z ustawy, to nie jest nasz pomysł. Właśnie, bo będziemy za firmy segregować śmiecie. Panie radny, jest jedna rzecz. To się wszystko fajnie... Ja tu dałam programy w telewizji publicznej, czy tam państwo prywatne, to jest nieistotne. Tak funkcjonuje sobie przykładowo w Niemczech. Tylko tam to ma jakieś przełożenie. U nas tam ma przełożenie. Tam sobie próbują, to mają taniej. A u nas zawsze coś się robi lepiej, to zawsze jest drożej. Ale proszę mieć pretensje do ustawodawcy, bo to ustawodawca taki. No dlatego wy jako radni macie przełożenie, że... Nie, nie, ale macie, mamy w mieście posłów i... No dobrze, no ale... Dobrze, ja z panem. Pan ma kontakt z posłami z Obrzeszczyzny, z Lublina. I chciałby trochę całego wyobrazić. Pan nie większy niż my. No to nie, proszę pana, czy będzie rządziło ta, czy ta, i na inne pacy, to nie to samo. Chodzi o to, że znowu nas okradają, no. Powiem już teraz tak brutalnie, bo mówię, jeśli kiedyś lat temu X, ktoś miał w Holandii założony samochodzie gaz LPG, miał bonusa. U nas turbo do akcyza w górę. No. Mamy segregację w Niemczech, mają taniochy, bo posegregował ten ktoś, zanim woreczki włożył kolorowe pudełeczka. U nas segregacja, bo w górę. Teraz chyba, Piotrek, Niemczech opłacają jeszcze instalację gazową, chcesz sobie w samochodzie założyć. Także, co by nie było, my z tym kraju zawsze robi się odwrotkę. Tam jest jeszcze bonusy, u nas zawsze jest pocieszenie. No bo nie mają bonusy, rozumiem. Czego tak to zgodziła? No panowie, no umówmy się, no to coś jest nie tak. Ja wiem, że Polak potrafi bywać otwarte drzwi, bo tak potrafi, nie? Polak potrafi dużo, no ale no do przesady, no bo w końcu to nic nie da w momencie. Drożeje wszystko i będziemy mieli wysypiska, tak jak były, tak będą. Ale drożeje wszystko i drożeje śmiecie. Bo mnie, tam gdzie mam działkę nad jeziorem, no to ja się zgłosiłem, do gminy zapłaciłem, ale wiem, ja że parę osób nie płaci. I na moim płocie, bo mam numer działki, stoją nie moje worki. Przyjeżdżam, czy ich worki stoją. Mało tego powodu, że woda też, powiedzmy, za jakieś, jest chyba ustawowo teraz na 2 lata zamrożona, sztucznie cena. Ale w związku z tym, że opłaty środowiskowe poszły bardzo do góry, ta woda zdrożeje za jakieś 2 lata. Panie radny, powiem panu jeszcze na propos wody. Dopóki nie było wodomierzy, woda była tania i wszystko było cacy. Zaczęły się wodomierze, zaczęły się kanalizacje zapychać i zaczęło być w ogóle jak masakra. Bo ludzie sobie wodę oszczędzać. Czyli MPG sprzedawał w minę litr wody, ta sprzedaje pół tego, a mu na swojej musi wyjść. Czarów nie ma, no, a to jest firma komunalna, to nie może być sprawdzać. To nie ten droga jest. No. I tutaj na ulicy... Moment. Boczna, to jest zaraz tam, zaraz tak jest ta fabryka, czy jest ta stacja Forda, Uszczowska. Oni mają, tam mam znajomych i mają wodę z Wólki. Kiedy to była gmina, teraz już jest dzielnica, także spokojnie Lublina, ale jeszcze mają wodę. Wólka jest dzielnica Lublina? Tak. Wólka nie jest dzielnicą Lublina. Znaczy, ale... Gmina Wólka. Tak. No ale Uszczowska to jeszcze jest granicą Lublina. Ulica Uszczowska jest Lublin. Granicą Lublina. Tak. I mają
wodę jeszcze z tamtego wodociągu, nie z Lublina. Opłaty też mają trochę inaczej. Wózk, żeśmy wchłonęli, ludzie są bardzo niezadowoleni, bo im wszystko urosło do ileś tam razy w górę. I dzielnice nie chcą się przyłączyć te sąsiednie, co my ich tam wchłaniamy jako miasto, bo dlaczego mają w plecy. Tak jest ze wszystkim. Oni płacą, tak powinno być, panie radny. Tego zarywają do budżetu. Nie, ale jeżeli tam tylko woda, no to woda 3,40 kosztuje. Natomiast ze ściekami jest. Oni nie mają własnej oczyszczalni, więc jeżeli tam jest rozdzielone, to może to teoretycznie wyglądało na. Nie jest tak, że za wodę inaczej płacą, chyba za ścieki więcej płacą. Tak, to może być też szambo jeszcze, no to. No szambo to już jest relikt, to już tego w ogóle nie powinno być, no bo to już jest nieporozumienie. Piotrze, u nas na dzielnicy budynki komunalne, zarządy nieruchomości komunalnych mają szambo, takie co szambiarka przyjeżdża. I to jest nieporozumienie. A to nieporozumienie, bo wiele nieporozumienie. Ma, pamiętam, ale latem ich tam na 10 dzielnicy, tam są domeczki. Moment. I tam też są szamba. Coś tam panuje. Ja z gminy mam dokument, że przyjechała do niebeczka i muszę to mieć. A miasto szuka oszczędności i szuka pieniędzy. A ja znam ludzi na 10, co beczki tam nie widzieli nigdy. Ja to się podziewam. Proszę, nie wiem, czy to w zakresie kompetencji. Już pomijając ten patrol smogowy, czy tam zapachowy, co jeździ, bo tutaj była też taka akcja, żeśmy walczyli ze Smogatemem i z innymi takimi podobnymi firmami. Ale co cię palą na ulicy turystycznej w tym baraku? No, ale ja ci powiem tego, że ja osobiście widziałem. No ale no, dobrze, proszę pana, tylko teraz tak, co jest zamian? Jeśli tam drożeje węgiel na ponad 1000 za tonę, węgiel, który jest jakości, jaki jest, to ludzie mają alternatywę. Walczyliśmy o tym, mamy wolny rynek. Dobrze, to jeszcze inaczej. Komunalna firma jest MPEC. Ile MPEC budowała w ciągu 20 lat rurociągów? Poza modernizacją i do rozszerzeń. Ile miasto urosło? Czekaj, tak, ile urosło miasto? Miasto urosło i to kilkukrotnie, bo mamy już praktycznie pod Kodownicą miasto, mamy w zasadzie już. Mamy już na Wylinie, tam już na poligonie. Musiałby prezydentem zostać Biedroń. A ile jest? Miasto. I weszliśmy weszli do zalewu w zasadzie. I tylko, no ze Słupska. Deweloper tylko buduje tylko rurę z wodą zimną i tylko gaz. A czego tam miasto daje zgodę? A co to za różnica? Ciepło systemowe powinno być podpięte. Mamy dwa zakłady. Ja do żółta nic nie mam, ale ja już mówię o tym. No dobrze, ale chyba miasto chyba daje grunt te deweloperowi. Jeżeli pan jeżeli chwalą to też czyste paliwo. Ale to chodzi o interes firmy komunalnej pod BPS. Znaczy byłem na różne spotkania z LPC-em i wiem, że też jest tak, że istnieje ryzyko, że kiedyś tam może tego ciepła zabraknie, bo pewne bloki trzeba będzie, nie inwestuje w EGR, bo... No nie inwestuje, bo nie mam mowy z LPC-em. A kto panu włoży pieniądze, jeśli pan nie ma umowy wieloletniej? To jest blokowane z różnych stron, to ja wiem. To są różne też i polityczne rzeczy. Właśnie. Dlaczego tutaj jest inwestowana No bo nie mamy prezydenta z PiS-u i dlatego to jest, dlatego że on nie inwestuje i skąd tę rozmowę tam. No ale to miasto macie rząd? Tak? Oczywiście. Ale miasto, jeśli by rozwijało sieć, wtedy musiałby być większy, więc to potrzebowało. I dobrze. 460 MW, co ma zentralny wzrok, to w tej chwili miasto bierze go połowę. A to są oni by chcieli zagarnąć wszystko. I dzielnice, i województwa. Miasto jest polityczne, miasto jest apolityczne. Ale tutaj mają rację, że w PGE są decyzje polityczne. Oczywiście, ale zobacz drużyny sportowe, jak mało by nie upadły krew w kulacy czołż, bo trzeba było 19 milionów wydać na głupią kampanię przeciwko sądom i sportowcy nie mieli pieniędzy na wypłaty i kluby mało właśnie wypadały, ludzie z miast ratowali. Tref Gdańsk na przykład, w siatkówkę. Co mnie obchodzi Tref Gdańsk? Plus Lidl, z pozora Orlen.
Już jak tak mówimy o całej Polsce. No słuchajcie. Taka prawda. Iwona na prostytka i tyle. Proszę bardzo, Panie Piotrze, proszę skończyć. Tylko dorzucę do tego, co Pani powiedziała, do Rutka, jakby Państwo sobie przeanalizowali sponsorów naszych imprez kulturalnych, jak się zmienili, jakie duże firmy państwowe wyszły praktycznie. No trzeba było wydać 15 milionów na głupią kampanię, no. Jako o mieście, bo mówię, jeśli będzie firma komunalna LPC się rozwijała, to będzie potrzebowała więcej energii. I to się przekłada na coś, bo czy Megatem, czy w roku musi coś z tym zrobić. Czyli mógłby więcej pracy, mógłby się rozbudować, dobudować. A jeśli w tym mówię, jeśli 400 MW z Nowociekła, z Wrocławia, w tej chwili połowę mamy zakontraktowane, no to jest to porozumienie. No to by nie było coś, co na to nie ma zbyt. Biednymy 20. Skończymy, dobra. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś sprawy jeszcze? Już chyba wszyscy. Nie ma, jest godzina 20 minus 7. Zamykam 35. posiedzenie Rady Dzielnicy. Bardzo dziękuję Panie Radny za Pana. Był Pan tutaj, jak Pan zauważył, bardzo Pan był potrzebny.